Dziarku, Daniaku, chodź tutaj szybciutko. Chodź. Dobry, witam serdecznie. Od razu mówię na samym wstępie, że trochę jestem przeziębiony i mogę tak trochę brzmieć, no nie szczególnie, ale słuchajcie, no lecimy dalej, był zaplanowany light, próbujemy dalej, ja mam nadzieję, że do tego piątkowego live'a, który będzie o 18, to już będzie lepiej, także no zobaczymy, oby mi się poprawiło. Przechodzimy do gry w takim razie, wyłączamy muzyczkę, witamy Hypera, serdeczny dojazd jest Małgosia, także co, wczytujemy. I zaczynamy sobie rozgrywkę. Ogólnie to jest nadal, myślę, początek gry, można by tak powiedzieć tak naprawdę, co nie? Bo tak na dobrą sprawę, no to co my tutaj z tych questów zrobiliśmy? No nie jest tego jakoś specjalnie dużo, a wbrew pozorom trochę to czasu zajmuje. O, dobra, może jakąś furkę. O, jest Pereninal. Podobno na serwerach online mówi się na niego Perek. Nie wiem, jak wam się to podoba, Pereninal. Zmieniamy sobie radyjko, żeby nie było przypału i jedziemy sobie. Co, od czego by tu zacząć? Możemy zacząć od kolegi policjanta, pana Tentemego. Nie ma tak się przeorać na samym początku, więc... O, proszę bardzo, i ta sama muzyka w radiu, co na rozpoczęciu. Hyper tutaj pisze, dzisiejszy stream zaczynam z pytaniem, co sądzisz w ogóle o próbie wyjścia z bardzo głębokiego rowu YouTube'a przez Rojo, którego wysyłałeś na grupie ostatnio. Okej, to jeszcze tutaj słowem wstępu dodam, o co chodzi. Bo tak co do zasady, w ogóle Royson, no to każdy chyba, kto jakkolwiek sobie oglądał kiedyś tego starego YouTube'a, to powinien go znać, kojarzyć i szanować. No i każdy wie, że to dobrze się to oglądało, no to tylko taka jedna delikatna kwestia. Zresztą nie tylko rozmawiałem o tym, z kilkoma osobami już o tym mi się zdarzyło rozmawiać, nie? Tutaj warto zwrócić uwagę na to, co się oglądało i spróbować obejrzeć to dzisiaj, co nie? No i z tymi filmami Roysona było tak, że one były spoko, ale trochę jak na tamten czas, nie? No i właśnie z racji tego, że do podobnych wniosków dochodzi dosyć spora ilość osób, która po prostu przestała oglądać sobie Roya, no to właśnie tutaj teraz wychodzi taka kwestia, że no niestety, ale to trochę nie idzie. No i co za tym tutaj też idzie, to jest kwestia taka, że no niestety, ale no te wyświetlenia się nie zgadzają. I dlatego taki Royo też zaczął robić tutaj takie tematy, które no są troszeczkę, powiedzmy, nie do końca w jego stylu, co nie? Najpierw to był podcast, zresztą on też się dosyć tak mocno... No nie chcę mówić sprofesjonalizował, ale ja widzę sporą różnicę między tym, jak się go oglądało za dawnych czasów, a tego, co robi dzisiaj, co nie? No jakoś tak te głupoty, które on tam wyprawiał, bardziej do mnie trafiały, mam wrażenie, co nie? Ta taka bardziej profesjonalna strona trochę mniej mi siedzi, nie? I co ja w ogóle o tym sądzę? No właśnie problem jest taki, że ja trochę nie mam zdania, szczerze mówiąc, bo z jednej strony ja rozumiem... że tak powiem, co nim kieruje, a z drugiej i rozumiem też frustrację, że no nie idzie to tak jak kiedyś, bo kiedyś miał naprawdę mega dobrze mu szło. Z drugiej strony, no ciężki to jest temat, bo niby dobrze się słucha tego podcastu, nie? I ja rozumiem też chociażby to, że teraz założył TikToka, żeby gdzieś tam powrzucać jakieś shoty z dawnych filmów i w ogóle coś nowego też pewnie. Ale jakoś tak, on jest ciężkim przypadkiem, nie? Mega mam do niego szacunek i w ogóle, ale to taki... No powiem tak, ciężka sprawa, nie? Ciężko to jakoś oceniać. I pytanie w ogóle, czy jest ktokolwiek na tyle kompetentny, żeby serio to ocenić, co nie? Kimże my jesteśmy w porównaniu z legendą YouTube'a tak naprawdę, nie? Ciężki temacik. O, matko. No i zaczyna się katar już. Nie, no przerobane. No widzisz, mówisz, że się zmienił, a większość jego pseudofanów mówi, że się nie zmienił całkowicie, że jakby chciał, to by był na topie YouTube. Czy on mógłby być dzisiaj na topie? Przy tym, co dzisiaj ludzie oglądają, no to szczerze nie sądzę. I to z wielkim smutkiem to mówię, nie? W sensie, kurde, wiecie o co chodzi, to też jest trochę tak, że
no sami, chyba każdy się ze mną zgodzi, że w danym wieku ogląda różne rzeczy, nie? Że trochę jest tak, że z czasem nam się zmieniają upodobania, mamy potrzebę oglądania trochę innych rzeczy, w ogóle słuchania innej muzyki, uczenia się innych rzeczy, co nie? No i ja powiem szczerze, no w tamtych czasach, jak byłem dzieciakiem i sobie oglądałem te głupawe filmy, to mi się dobrze przy tym wszystkim bawiło, co nie? Ale czy dzisiaj jakoś to by do mnie trafiało, to no, raczej nie, no. Nawet to, co mi się najbardziej podobało, co nie? A to, co on robi dzisiaj, no niestety, ale kurde, są... No, może jakkolwiek źle to zabrzmi, no. Są ludzie, którzy najwyraźniej są lepsi, skoro cała masa ludzi ogląda inne osoby niż właśnie Roysona, nie? Ale ja myślę, że może Royon jeszcze potrzebuje trochę czasu, żeby na przykład na nowych zasadach wejść w to samo, co robi najlepiej, nie? Wiecie, o co chodzi? Że może dużo rzeczy się zmienia, na przykład to, co dzisiaj jest fajne, niekoniecznie będzie fajne za jakiś czas, może to wszystko trochę wróci. No, nie ma co też tak osądzać wszystkiego od razu, nie? Poza tym, no mówię, no, bardzo ciężko się o tym mówi, rozkminia, bo nie oszukujmy się, ale no, to jest gość, który naprawdę poświęcił temu wiele. I teraz jakim kozakiem trzeba być, żeby kogoś takiego no, jakoś tam oceniać, wiecie, o co chodzi, nie? Dobra, spaleni, rzucamy tymi bołotom. Kurde, nie sięgnąłem. Ej, no kurde, zaraz, halo, kolega, ja tylko... Ej, no dobrze, zaczynamy tego questa. Ja tylko robię tu... ja tylko budynek podpalam, no kurde. O, doszło, dobra. No kurde. Dobra, weszło i spierdzielamy teraz od backstage'iku. Co on kiedyś nagrywał? To znaczy, wiesz co... Ogólnie jakby to określić i ocenić. Ogólnie to były gry, czyli coś, co nieszczególnie dzisiaj ludzie oglądają, że tak powiem. No, trochę się czasy zmieniły, co nie? Ale to też nie jest, powiedzieć, że on nagrywał gry, to jest jak nie powiedzieć nic tak naprawdę. On nagrywał całą masę różnych rzeczy w przeróżny sposób. I po prostu przede wszystkim to nawet nie chodzi o to, co on moim zdaniem nagrywał, tylko się oglądało te filmy kiedyś dla niego. No, w każdym razie ja tak miałem, co nie? Po prostu te wszystkie produkcje, które wychodziły od niego, były zwariowane i takie abstrakcyjne czasami. Tylko właśnie, kurde, ja sobie próbowałem coś oglądać z tych starych filmów ostatnio i tak, kurde, no... To nie było to samo, że tak powiem, nie? Mimo, że, no mówię, to było dobre jak na tamten czas. No mówię, to jest ciężki temat i to rozkminianie tego to też nie jest najprostsze. Też mnie denerwuje, że ludzie mówią, że dzieciaki tylko patolo oglądają. Bądźmy szczerzy, content z Happy Wheels przy wulgaryzmach nie jest lepszy. Nie, no prawda jest taka, że to, co na przykład robił kiedyś Royo z Happy Wheels, no tam często było po bandzie. Poza tym, kurde, on też się bardzo zmienił. On mega moim zdaniem złagodniał, co nie? Ja pamiętam te czasy, jak kiedyś podstawowym w ogóle przywitaniem było tarcza szmato, co nie? No i w ogóle o co chodzi? I to jest ten teraz gościu, który wszyscy będą mówić, że był super family friendly i tak dalej. No to też nie jest tak. No mówię, to jest takie wrzucanie wszystkiego do jednego worka. I dlatego mówię, ciężko go jakoś tutaj oceniać z racji tego, że dla mnie to jest... Ja mega długo kiedyś to oglądałem, tylko że właśnie to jest to. Dzisiaj pewne rzeczy, dzisiaj wszyscy się do pewnych tematów dowalają, a kiedyś po prostu... Ludzie potrafili zrozumieć, że ej, to jest taka formuła po prostu i okej, okay, nie? No w sensie dzisiaj to każdy oburzony, wszyscy się muszą tłumaczyć. Kiedyś znacznie ostrzejsze tematy szły i każdy to rozumiał, co nie? No w każdym razie nie wiem, no naprawdę to jest ciężki temat. No, moim zdaniem on się zmienił, no. W sensie, kurde, z mojej perspektywy to on trochę się zrobił bardziej jak jego kolega Rocky. Co nie? On zawsze był tym takim poświrowanym typem, a jak sobie ostatnio oglądałem, to no, ja widzę, że on dalej w sobie ma takiego dzieciaka, co nie? Jest freakiem, ale tego się nie ogląda tak jak kiedyś. No kurde, nie oszukujmy się. To jest coś zupełnie innego. Także nie, no to jest ciężki temat, serio. No, mnie osobiście szkoda, że to już nie jest tak jak kiedyś i w ogóle nie do końca potrafię sobie wyobrazić, co on musiałby dzisiaj zrobić, żeby to przekazywało ten jego humor, a jednocześnie było na dzisiejsze czasy, co nie? To jest takie, kurde, mocno nieoczywiste wszystko razem. Idzie ta Denise. Chodź, Denise. O, chodź. O, tutaj pierwszy raz Carl Johnson poleci w ślinę.
Moja jedna z ulubionych broni, tylko bazuki i piły mechanicznej brakuje. A to chyba chodzi o ten, o Mołotowa. No Gosia lubiła zawsze robić rozwałkę. O, jest Oli, siemanko. Sorki, że ja tak lekkiego laga złapałem z odczytywaniem, ale widzieliście, to był... Trzeba było najpierw zrobić pożar, później uratować z tego pożaru kobietę. No i mamy tutaj jakąś potencjalną przyszłą być może partnerkę w życiu Karla. Także jakbyście szukali dziewczyny, to wystarczy po prostu wysadzić chałupę, w której siedzi ta dziewczyna, a potem ją uratować. Prosta sprawa, co nie? Też właśnie co powiedziałeś, on nagrywał wszystko. Teraz tylko nagrywa to, z czego dostanie pieniądze od sponsorów. No może tak jest, stary. Wiesz co, ja też dobrym przykładem tego, jak to dzisiaj jest, jest to, że ja szczerze mówiąc, ja do końca nawet nie jestem w stanie powiedzieć, co on dokładnie robi, bo mimo, że go tam jeszcze subskrybuję i sobie czasami tam wchodziłem na te jego live'y i w ogóle, no to tak ja tych filmów kiedyś łykałem wszystko, nie? Jeden po drugim, a teraz to w ogóle nie wiem nawet do końca, co tam się dzieje, szczerze mówiąc. Nawet nie czuję jakiejś potrzeby takiego zaktualizowania czegoś, nie? Siema Oli, ty, czekamy standardowo na 3 pytania, powiedziała Gosia. Ja nie wiem, czy Oli już nie poleciał. Hyper pisze, że też się nie zgodzi, że ludzie nie oglądają gier. Trzeba po prostu robić coś innowacyjnego, a polski YouTube tego akurat nie potrafi. O, widzicie, tu jest serduszko i tu można wjechać sobie do Denis. Denis jest od teraz twoją dziewczyną. Dbaj, żeby była szczęśliwa, a będzie cię kochała. Żeby zabrać ją na randkę, zatrzymaj się przed jej domem. I co? I trąbimy i nie przychodzi. Suka! Dobra, jedziemy stąd. Buongiorno, o, jest Ziemowit, siemanko, witam serdecznie. Nie, jest Oli, jest Oli. Nie no, Oli, ja mówiłem o tym, że Oli standardowe 3 pytania. Legenda Oliego. No wiesz co? Ja myślę, że dzisiaj ludzie oglądają trochę inne rzeczy. W sensie, ja nie wiem, czy dla kogoś, kto był takim gościem jak on. Ja wiem, że nie wszedłem w markera, wiem. Specjalnie, bo nie chciałem tam na randewu iść. Cześć, nic gra, dzień dobry. Wiesz co ci powiem, że kurde, dzisiaj jak ja sobie sam czasami tak patrzyłem, na przykład jak sobie robię jakiś filmiczek i widzę, że on nie siadł, czyli w ogóle nie podniósł się nigdzie, tylko po prostu jedyne viewsy jakie łapię to na przykład od tych osób, które mnie znają, co nie? I to się bierze między innymi z tego, że dzisiaj ludzie troszeczkę inne rzeczy faktycznie oglądają, ale dzisiaj ludzie oglądają trochę rzeczy z dupy, jak na przykład na przykładzie Gotika sobie to obserwowałem, co nie? To na przykład cała masa osób robi streamy z Gotika, gdzie po prostu gra. I to się średnio jakoś tam, powiedzmy, klika i ogląda. Ale jeśli chodzi o na przykład teraz jakieś właśnie dziwne modyfikacje i tak dalej. W sensie ludzie lubią takie świrowanie dzisiaj. I na przykład, dobra, no wiedząc to można by to nagrywać, żeby to lepiej wchodziło. A z drugiej strony ja kompletnie nie mam ochoty na takie rzeczy, wam powiem szczerze, co nie? Jakoś tak nie wiem, no trzeba by się umieć troszeczkę tutaj wkręcić w te tematy. Twojej dziewczyny nie ma teraz w domu, spróbuj później. Możesz ty, kurda. Dobra, będzie miała ślad, że tu byłem. Dojazd! Czemu chodźmy na randkę? No nie ma randki, nie ma randki. Brain rot, ja nie wiem co to znaczy. To jest jakieś zboczone czy coś? Bo tak brzmi trochę dziwnie. Brain rot, nie wiem, nie mam pojęcia co to znaczy. W każdym razie, no serio, ja na przykład wiecie o co chodzi, można by się zawsze wpisywać w jakoś w te takie nowe trendy, powiedzmy, nie? Tylko kurde, no to też tak trzeba powiedzieć sobie szczerze, że no to co dzisiaj się, powiedzmy, ma najlepsze wyświetlenia, to nie do końca musi odpowiadać no czymś zainteresowaniom, bo dzisiaj to trochę jest tak, że wszyscy śledzą tylko te afery i afery. Mózgozgnilizna, a okej, okay, że jak Rotten, dobra, rozumiem Kuba. Także wiecie o co chodzi. No ciężki to jest dzisiaj temat. Jest ogromny wybór, teoretycznie to wszystko do tego zmierzało, a jednak ludzie oglądają, jak się wszyscy napierdzielają, wszyscy się kłócą, zarzucają sobie jakieś takie niefajne rzeczy, wyciągają brudy. W sensie wszyscy mam wrażenie, że się uzależnili troszeczkę od jakichś takich emocji, kłótni, takich, kurwa, no co jest z tym ziomkiem? No ja, mnie to już męczy, powiem szczerze. Ja bym sobie wrócił chętnie właśnie do jakiegoś takiego chillowego oglądania typów, którzy po prostu grają w gry, co nie?
Jeszcze do tego jakiś komentarzyk, trochę jakiejś łajskiej fantazji byłoby spoko. No tylko, że mi takich rzeczy nawet nie wyświetla, tylko o, a teraz ten się pokłócił z tym, bo ten powiedział coś na tego i teraz wielka drama. Kurwa, widzimy się w oktagonie, walka na gołe pięści, klatka rzymska 3x3. No kurwa, tak to dzisiaj wygląda, no wszystko tylko zmierza do tego, że o, ten się pokłócił, to idziemy się napierdalać. Nie, chcesz się napierdalać? Za 500 000 mogę z tobą wyjść. Za friko nie możemy. W ogóle to jest jakaś bzdura, no. No nie, no mówię, no, jakoś nie przemawia to do mnie, a z drugiej strony ja rozumiem, dlaczego ludzie to oglądają, nie? Ale to jest męczące, naprawdę, to męczy banie. A to jest inna sprawa, Hyper, to o czym mówisz, właśnie dzisiaj ma każdy komputer, na który może zagrać, tu się mega dużo rzeczy zmieniło, nie? Tylko kurde, ja powiem szczerze, ja już dawno mam za sobą ten moment, jak wchodziłem na live, dlatego że jakaś gra mi nie chodziła i chciałem popatrzeć, jak ktoś inny gra, co nie? Zazwyczaj wchodziłem, żeby sobie w ogóle popatrzeć, jak ktoś coś prowadzi, co ma do powiedzenia i tak dalej. Gra to była, zazwyczaj ja podchodziłem, że to jest tło, co nie? Nie jakaś tam najważniejsza rzecz. Kiedy tier lista wszystkich GTA? O matko, to co do tej tier listy, to trzeba by się nad nią mocno zastanowić, bo to nie jest takie proste. Zależy na, też jakby na to spojrzeć, co nie? O, a ten już do mnie strzela. Skurczybyki, no nie dadzą się przejechać nawet kradzionym motorkiem. No w każdym razie tier lista GTA byłaby ciężka do stworzenia, trzeba by się bardzo mocno zastanowić, jakby tą topkę stworzyć, co nie? Przypomnijmy sobie klasyka. I wtedy słoik pęka. To były łatwiejsze czasy. No, były łatwiejsze, no ale z drugiej strony, kurde, dzisiaj mamy wybór, co nie? Dzisiaj można pokopać, znaleźć to, co nas naprawdę jara. Kurde, musiałem w to wjechać, ale coś nie pykło. Jak w życiu. No, też, no, bądźmy poważni, porównywać ciebie a Roya, który niby robi to, co mu się podoba, ale robi od lat projekty, które są z dupy, miały być hitowe, a wyszło jak wyszło. Nie ma sensu takie porównanie. To znaczy, no w ogóle, ja uważam, że takie porównywanie tego, co się samemu robi, do tego, co robią inni, jest zazwyczaj głupie. Tym bardziej, jak porównujemy zupełnie inne poziomy, nie? Bo wiecie, Royo tak naprawdę od niepamiętnych czasów zarabia na tym hajs też, nie? I to nie to, że ktoś mu da donate'a, tylko normalnie z tego sobie żyje, co nie? Z tego, wiecie o co chodzi, to też jest inaczej. On nie musi iść do roboty, wiesz, no, on kiedyś pracował chyba w skarbówce, w ogóle tak mi się coś kojarzy. Ale no, co do zasady, no, nie musi iść do pracy po 8 godzinach orki, nie ma czegoś takiego, że wraca do domu i zjechany jeszcze coś odpala, co nie? No bo mówię, to jest w ogóle, to porównywania to są trochę zbędne, ale jedno jest pewne, no ja jego ze swoich czasów tam dawnych mega lubiłem oglądać i kurde, szczerze naprawdę, kurde, dobrze wspominam w ogóle, nie? To było takie właśnie chillowe, że człowiek sobie wracał gdzieś tam z roboty, wracał ze szkoły, odpalał sobie coś takiego i no wiadomo, nie muszę mówić, że jak jest się dzieciakiem, to też się trochę inaczej na to wszystko patrzy, nie? I to nie chcę mówić, że to był idol, ale no kurde, jak na tamte czasy właśnie, no gościu robił coś, co było chyba marzeniem dla każdego. Myślę, dzieciaka w każdym razie, no nie mówię, że dla wszystkich. Kupimy sobie trochę tego. Dobra, styknie. Nie można przesadzać z tymi pistoletami. I dwie panie, które zatruły się, a, no tak, tak, taki, no, filmiczek o kubkach. W ogóle właśnie, pokażę wam, co sobie kupiłem, bo ogólnie ostatnio u mnie na dzielni chodzą jakieś typy i skrajają młodych na hajs, nie wiem, coś tam było. I sobie kupiłem pałkę teleskopową, ale taki krótesik, czekajcie, pokażę wam, tylko żeby mi nie wyrwało. I taki banieczek, co nie? Kurwa, wygląda trochę jak jakaś różdżka Harry'ego Pottera czy coś, ale sprawdzałem już, no, można tym wyrządzić lekką szkodę. Ale krótesik. Chodziło o to, żeby się mieściło fajnie w kieszeni, żeby nie wzbudzało podejrzeń. I można wyciągnąć później takiego bydlaka i dojazd. Nie, no wiadomo, takie rzeczy to się kupuje głównie po to właśnie, żeby je mieć, ale ich nie używać, co nie? Mimo, że kusi. Bardzo mi się spodobał jeden taki komentarz takiego typa na militaria.pl, który napisał coś takiego, że pałeczka już przyszła, wygląda elegancko, teraz tylko czekać na dogodną okazję. I to jest właśnie takie najgorsze, że z jednej strony, no wiadomo, nikt nie chce mieć problemów i tak dalej, nikt nie chce jakiejś lipy, a z drugiej strony, szkurna, no trzeba by to przetestować w boju, no i co? No i cóż, no coś trzeba zrobić, no.
Ale dobra, no bądźmy łagodni, jak mówił sam papa. Papa Carlos Wojtana. Na piechotę? Ale tu policeman jest, ja chcę jakiegoś innego. O kurde, babę rozjechałem. O, tu są chłopaki. Ale ja chciałem ich tak zahaczyć motorkiem, a potem ich dojechać. O, dobra. Kurna, wszyscy leżą? O, nie, nie, nie. Bo tu jest pan policeman. Ja nie chcę, żeby on zauważył. No chodź, chodź, chodź. Chodź, maniek. Dobra, jest headshot. I co, to nie wystarczyło? Ja pierdzielę, jaka nędza. I mi zniknął chyba sprzed nosa, pistolero. Dobra, no normalnie ich zrobimy. Masz gwiazdkę obok przecież. A no tak, kurde. Ja zapomniałem, że w ogóle w tej części są gwiazdki. Patrzcie, dwa strzały, dwa kile. Tak to się robi. Nie, nie, widziałem, że pieszo, ale myślałem, że ich troszeczkę tym motorkiem tam uszczypnę, co nie? Wiecie, o co chodzi? A potem dokończymy dzieła już z buta. O, leci ekipa na mnie. Gdzie oni są? Oni chyba na górze są. O. Kurde, proszę bardzo, snajper. O, i tutaj teraz. W biegu ciekawe, czy też siądzie. Cyk. Cyk, pięknie. Pierwsza fala to easy. Ale później ja pamiętam, że tam były takie fragmenty, gdzie już nie było tak kolorowo, co nie? Trzeba było się postarać. No w każdym razie, kurde, no ten temat z rojem jest ciężki, ale obserwuję bacznie, co tam się będzie działo i oczywiście trzymam kciuki, no bo mega dobrze wspominam w ogóle te czasy, że tak powiem, tych filmów. Druga fala też easy, kurde, ale powiem wam, nie wiem, co ja mam dzisiaj w tym celu, co nie? Chyba ściągnę CS-a dzisiaj. Za dobrze idzie. Chociaż nie, no prawda jest taka, żarty na bok, no, ogólnie w GTA San Andreas to nie jest jakoś super ciężko celować, tylko tu czasami trzeba po prostu się wstrzymać do momentu i cyk, nie? O, chyba za bardzo się chwaliłem. No na przykład teraz, że to nie weszło, to nie wiem czemu. O. Szacunek zwiększony. Pięknie. Jak w El Sniperinio. No tylko to, że teraz, że mamy kawałek jakiegoś parku, to tak nie wiem, czy to takie zajebiście. Planujesz w pewnym momencie zrobić misję z ambulansu na zdrowie. O Jezus Maria, na streamie to może być brutalne, ale poza streamem może by wypadało, bo na tym HP, co on ma teraz, to chyba lipa, ale coś mi się kojarzy, że chyba w tej części też było tak, że po prostu biegając, uprawiając sport, zwiększało się jakoś życie. Ale teraz to już mi się wszystko popieprzyło. Nie pamiętam szczerze, jak to było. W ogóle dzisiaj z racji właśnie tego, że jestem przeziębiony, to piję sobie tylko kawkę. Nie ma piwka? Nie, to nie tak było? A mi się coś popieprzyło. Że było, a nie, bo to stamina chyba, on się wolniej męczy. Tylko przez misję się powiększa. Ajajaj. No to będzie grubo. Spłoszyłeś sprzedawczyka. Jest szacunek. Szacunek plus. O, tu widziałem, że swój chłopak, swojak, to mu ukradniemy furkę. A, stamina. Czyli coś tam pamiętałem, ale nie do końca. Tak 2 na 10. Dobra, ja sobie szybko tylko mapka i na Groove Street. Groove. Gdzie to było? Chyba tu. Tak, bo tu jest penis. O kurde, po takiej obita jeździ to jest sama przyjemność. Aż na skatepark wjedziemy. Ciekawe, czy da się furą wyjechać ze skateparku później. Wow! Fajna graficzka wieczorem. No w ogóle ja lubię grafikę San Andreas. Ona jest taka... nie do końca udana. O! Dobra, był trigger, zaliczymy. Normalnie się poczułem jak za dawnych lat na kanale Mateo X Gaming. Mateo X Gaming, San Andreas skoki. Mniej więcej te skoki wyglądały podobnie, nie? To było po prostu wykorzystywanie elementów otoczenia tak, by skok wyglądał możliwie jak najbardziej atrakcyjnie. Tylko on sobie jeszcze rampę tworzył. O, patrzcie, Mateo skoki. No i... aj, oj. O, telefon dzwoni.
bo przez to, że jest tam szpital, jeździsz i to jest easy. Ej, w sumie racja, bo to na blisko będą wszystkie te miejscówki, także spoko. Fajnie wygląda ta gra. A, to już czytałem? Nie zgodzę się, albo inaczej. Na PS2 wygląda to 300 razy lepiej. W ogóle co do PS2, to ja dzisiaj sobie z moim kuzynem gadałem o tym, że on ma gdzieś tam przykitraną PS2, która sobie po prostu leży i trzeba by ją sprawdzić, czy ona działa. Jakby działała, to mógłbym podłączyć Vice City Stories, co nie? I w końcu w to pierwszy raz w życiu zagrać i zrobić z tego streama jeszcze. Tam to jest ta część, gdzie się bratem Lensa Vensa no się tam ogólnie robi questiki. Patrzcie jak gęsto. Questa po questa. No w ogóle na tym PS2 bym trochę pograł, bo znaczy ja w ogóle nie jestem kompletnie konsolowy, ale mieć szansę zagrać w GTA Vice City Stories, które się jeszcze nigdy nie grało, no to wiecie o co chodzi, nie? Brzmi jak coś pięknego. Do laski jedź. Ale wiesz co, to nie jest interesujące. Ja nawet nie wiem, czy ja tutaj mam moda takiego jednego, który mógłby sprawić, żeby mi zdjęli streama. Bo jest taki jeden mod, gdzie, że tak powiem, można... jakby to powiedzieć? No można polecieć z tematem, no. Polecieć. Zrób dla OG Loka, bo jest czasowo zablokowany. Albo dobra, nie dasz rady przez save. A to jest ten quest, nie? OG Lok. A, dobra. To możemy iść na randkę w tym czasie. Zobaczymy, czy dostanę bana na YouTubie za no to jest taki po prostu mod do San Andreas, no. Nie wiem, czy to można. W ogóle ja nie wiem, kurwa, na tym YouTubie teraz można bluźnić, nie można bluźnić. Ja słyszałem wszystkie możliwe rzeczy. Nie wiem, czy w ogóle opowiadanie o modyfikacjach. Te znowu nie ma jej na chacie. No szkurna. Dobra, zapiszam jeszcze raz. W takim razie. Zawsze chciałem skuter policyjny, znaczy skuter motor, przepraszam. Jest drobna różnica. Widzisz, kochanie, byłem u laski, nie da się. No nie, no da się, tylko biega gdzieś. Szaleje gdzieś po sklepach. Najgorsza postać w historii GTA. Sweet. Ale nie, już jest 20, można do OG'ego iść. Chodźmy do OG'ego, będzie z bani ten questik. Domowy melanż. Zajebisty freestyle. Trochę się poczułem jak na dawnych imprezach w liceum. My mieliśmy taką fazę z kolegami, że cały czas włączaliśmy taką playlistę freestyle i nawijaliśmy jakieś rapsy, nie? No i ogólnie nie muszę mówić, jaki to była jakość. No czasami ktoś miał dobrą fazę, to się coś udawało, nie? Ale miałem takiego jednego ziomka, który cały raz chciał nawijać na freestylu i on cały raz nawijał coś takiego: daj mi temat, napiszę ci poemat, mam ten schemat, i cały czas kółko to samo, a to w ogóle są chyba rymy z otwieram wino z moją dziewczyną, czy coś takiego, nie? Także kurwa, ciężki to był kaliber. Ale też, żeby nie było, ja nie uważam, że my jakąś zajebistą robotę robiliśmy, bo to była nędza bardzo często, ale jak człowiek był w bardzo dobrym nastroju, no to wiadomo, o co chodzi, nie? Dobra, tu będzie teraz dojazd na Grove Street. Będą nam tu wjeżdżali na dzielnię. Tylko właśnie, kurde, mi się kojarzyło chyba, że... Nie, dobra, bo któryś tu był quest taki, że trzeba było stąd spierdzielać. Ja nie wiem, czy to ten, czy następny. Jest i Wagus za Gomeza. Witam serdecznie. Standardowe powitanie chyba. O, one shot, one kill, same headshoty. Cyk, cyk, cyk. O kurda, w swojaka strzeliłem. Ale dynamika tej walki. Ale ja się tu wycofał chyba trochę. Nie chcę na froncie być. Dobra, już samych headshotów nie walę, bo to... Nie było takiej misji? Kurde, tu mi się już wszystko wali. Może kucnę dla odmiany. No nie, no jeszcze gorzej, bo teraz w główeczkę będę celować. Wystaje czubeczek! Skąd on strzela? No kurde. Tu jest, no, zajebisty, kurde, backup, chłopie. Ej, w ogóle tu gdzieś jest jakieś HP czy coś? Mi się HP trochę przydało, bo tu jest nędza. Jeszcze na górze są suki i koty. O,
z automata i strzelił. Nie, dobra, z pistolero. Może siądzie coś. O, cyk. Cyk, cyk, cyk. One shot, one kill. Kurde, by się przydało jakieś HP, bo lipa. O Jezus, tu też są. Dobra, momento, momento guys, muszę ich odwalić, bo kurde, tutaj trochę mało HP jest. O kurwa, tutaj są. Tutaj, tutaj, uciekaj, uciekaj. Ja pierdzielę, jaki low. Ja tu nic nie rozkminię w ten sposób. Sukin syny, no, są wszędzie. Gdzieś tu jest jakieś HP? Kurde, przecież ja tu w ogóle nie ogarnę tego. To serduszko to jest Denis jak coś. No nie, siła gangu jeszcze spada. Ej, no kurde, wpadłem jak śliwka w kompot. Ja pierdolę, co mam teraz zrobić? No nie. To jest jakiś kurwa najbardziej mongolski sposób przechodzenia tej misji, jaki w ogóle istnieje chyba na świecie. Ej, zajebałem ich chyba wszystkich. Nie, idą jeszcze, idą, dobra. Ciśniemy dalej. Spema, nie jakiś pistolecie. Wybrałeś zły dom głupcze, witam zgromadzonych. Siema, Mpidziarz, cześć. Jak Sweeta zamknęli, to... A, dobra, dobra, to wtedy. 6 butelek whisky, zostały 4. No to było dobre chlanie i biberek wleciał. Nie, nie, no dobra, tak. To faktycznie tak było, że to tam samoistnie się to nie wydarzyło. Gosia ma ze mnie bekę. No przepraszam, no nigdy nie mówiłem, że jestem dobry w tą grę. Welcome to America. Ej, dobra, samochodem rozjedziemy. No nie, no na mapie był jakiś taki siusiaczek. O, tu są. Sukin koty. Rozjedziemy ich. O, tak to się robi. I co, udało się? Kurde, gęsto, gęsto. A ja mi się wydawało, że na mapie widziałem, że taka jedna kropeczka była czerwona, co nie? Ja pierdzielę. Widzicie, normalnie na trzeźwo to strach grać w tą grę. Nie, 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 no chory jestem. Wiesz co najgorsze? Nie dość, że jestem przeziębiony, zresztą pewnie słychać niestety, że tak gadam nosowo, bardziej niż zazwyczaj. To jeszcze w dodatku, kurde, jestem na takich lekach na alergię, bo teraz strasznie się zaczęła szybko jakoś ta w tym roku to pylenie. No i kurde, jestem kompletnie zamulony, nie? Nawet kawa nie pomaga. No a browarka nie mogę sobie strzelić, no bo w tym stanie, że tak powiem, nie jest to najlepszy pomysł, nie? Także ciężka przeprawa, no może do piątku będzie dobrze, no już. A nie, to, że ja nie ogarniam na live'ach, to nie jest żadna nowość, to jest, myślę, znak firmowy. Tylko raz to wychodzi gorzej, raz lepiej. Idziemy sobie do ten Penego, czy... Do ten Penego, nie, do Sweeta. Idziemy do Sweeta. Kurwa, 9:17, no świetnie. Co za po prostu ludzie. Dobra, no to do ten Penego jedziemy. O, jest Maksiu. Cześć Maksiu, siema. Maksiu mówi tak. Tylko pytanie, o co chodzi? Czy chodzi o to, że słychać, że gadam przez nos? Ach, na pewno. Ajajaj. 10-grosik, ten penis. No jedziemy do ten penisa. Ciekawe, czy jego też nie ma i trzeba poczekać, aż on łaskawie przyjedzie. Ło! Ale trigger. O nie, nie, dobra, jednak nie. Szkurna. Coś nie wyszło. Oj, proszę bardzo. Instant karma. Dobra, spierdzielamy stąd. Nie, no 10-grosik to była przesada. To już było za mocne, jeśli chodzi o tłumaczenie. To już ktoś poleciał naprawdę gęsto. Nie, 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 no ja to naprawdę teraz się oszczędzam. Niestety, nie, no muszę dojść do siebie. A co do Alcopolo, to nie, to 3-dniowy fresh. 3-dniowy fresh, nic za nic. Nawet się bałem usta amolem przepłukać. No możliwe, że translatorem, w sensie to, kurde, szczerze, gdzie on, kurna, jest? A, tutaj znowu.
Karol Sydiada. A wiem, tak nawet live'a nazwać, chyba poprzedniego, jakoś tak, tak mi się coś kojarzy. Ten Pedy. A Pulaski to jest Polak w ogóle. Właśnie, miałem coś sprawdzić w momencie. And just as I was about to help those poor Grove Street boys. Oh yeah? How? I like the status quo, Carl. I like having all the time. Czekaj, nawiązanie właśnie, bo chciałem sprawdzić, ale dobra, nieważne, nie było tematu. Sydiada. No to jest Sydiada. To też jest fajnie, jak jest jakiś kraj skandynawski, nie pamiętam który, ale tam jak na przykład jest Ragnar, to jest później syn Ragnara, Ragnarsson i tak dalej. I wszędzie jak na przykład jest mecz, to później jest każdy czyimś synem, co nie? Będzie Carlson, będzie właśnie Ragnarsson i tak dalej. Janusson. Jedziemy? W Islandii właśnie. Albo Szwecji. Ale nie, no mi się też tam Islandią kojarzy, bo kiedyś był właśnie mecz Polska-Islandia chyba. I mi się to, i tak jakoś możliwe, że to było. O, czekajcie. Banshee, bierzemy Banshee. Jak jest Banshee, to bierzemy. Wygląda jak moje MX5. Podobny, kurde, nie? Nawet dwa wydechy, tak jak u mnie były. Ach, nie wyleczę się z tego samochodu. A co to jest, jak nie Banshee? Kurde, zgłupiałem teraz. Nie, no Banshee. Banshee. This is a Banshee. Aż zgłupiałem, kurde. Znaczy w ogóle Banshee to w tej części inaczej wygląda też, co nie? Jak coś. Chyba najbardziej Banshee mi się podobało w GTA 3, bo później chyba wrócili do tego designu później, tak mi się wydaje. A może nie? Zaraz. Nie, no tak. W GTA 4 jest później Banshee takie chyba jak było w GTA 3. Tak mi się kojarzy. A może już mi się wszystko popieprzyło. Bo zdecydowanie najdziwniejsze Banshee jest w Vice City, co nie? Tam to takie Banshee, nie Banshee, no. Nie, no co ty? W trójce jest takie samo jak San Andreas? Nie gadaj, stary. Naprawdę? Jezus Maria, będę musiał po tym streamie sobie to odpalić, wszystko porównać. Bo to było z takimi paskami w trójce. Ja pierdzielę, jaka faza. Dobra, nie było tematu. Za to jest beton B25 i 40. Ale leci bokiem dobrze to Banshee, no. Wiedzą, kiedy wjechać szamba zawsze. Jest dobry samochód, jest i dobre polskie potężne szambo. Ło, nie tak miało być. Dobrze tu jakiejś tej, nie było przepaści. O, też kolejne Banshee, proszę bardzo. Rosjanie i Balasi. Odwiedzam kolegów? Nie, to nie są koledzy. Zaraz pogadamy. Ale dużo broni mają, kurde. Mam nadzieję, że mam dość ammo, bo będzie ciężko. Jeszcze mają chyba to takie, co się strzela i trzeba stawać. Może zrobimy i taki dojazd tutaj. O, cyk. One shot, one kill. Dobra. O, kolejny. Cyk. Oszczędzamy amunicję. O kurwa, to się... Ło! Zapomniałem o tym, że to wybucha. W sumie racja, czerwona beczka. Co to może znaczyć w grze? O, cyk. W beczki wjedź. Namówiłeś. O, patrzcie teraz tutaj. O, snajper. Cyk. No. Dobra, czekaj, może na to wskoczymy. O, dawaj tu od góry. Dobra. O, i teraz snajperinio. Snajperacz czas. O. Kurna. Zostaje baseball. Dobra, nie było tematu, idziemy stąd. Snajper time. Na bliskesa go załatwimy. A, tak, bo to jest ten słup, którego się nie da przestrzelić. Dobra, bierzemy, to chyba lepsze będzie, nie? Mimo, że trzeba stanąć na chwilkę, to jednak coś tam... O, cyk.
No, podciągnij się, kolego. Gdzie by tu mieliśmy iść? O, patrz jaka miejscowa, ciekawe czy by doleciał. O kurna. Proszę bardzo, ale ja nie wiem, czy się stąd nie wychodziło później. Ja tu od drugiej strony chciałem jechać. No, 9 mm na ta odległość to jest lipa. Ło, kurda, tym to można. To trzyma to jak jakiś lamus, nie? W ogóle nie tak się trzyma to broń, kolego. Dobra, cyk. O, ale ładnie siadło. Oj, wybuchy jeszcze zrobimy. O, cyk, 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 cyk. Jep, 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 jep. Oj, serduszko. No, CJ ma low skill, tak jak prowadzący streama. O kurda, proszę bardzo. Nie celowałem dlatego, tylko dlatego się udało. Dobra. O, tu jest jeszcze gotóweczka. O, cyk. Ej, nie, no z tego to tam jakieś hity wchodzą nawet. Już za daleko, dobra. Zajebiście wchodzą hity. Dobra, tu szkucam. Ej, racja, patrzcie, patrzcie jaki cwaniak. Cyk, 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 od razu. Headshoty wchodzą. O. Proszę bardzo. I cyk, z przewrotu. I ciach. Ło, kurde. Ten ile ma HP? Sukin kot. No to jakieś ekstrasy, coś powinno być. Jakaś tam, takie wiecie o co chodzi. Znajdźki, że ktoś tutaj, kurde, był taki cwany, że tu wlazł. O, pieniążki. Wiecie, ja zbieram wszystko, bo kurde, mamy tylko jedno mieszkanie. Ja chciałem jeszcze coś kupić, żeby było sejwować większej ilości miejsc. O kurde, AK-47. Ile tego? 30 na 30. Dobrze, będziemy oszczędzać. Fajnie, że wzięli pod uwagę takie szczegóły, że przy większym skillu postaci zmienia się pozycja strzelania. Ja pamiętam, jak odkryłem, że można mieć dwa pistolety w pewnym momencie i właśnie walczyć jak taki hitman, nie? Zajebiste to było. Ło! Ale gęsto. A ten ile ma kurwa HP? No właśnie, bo safe house bardziej się przyda w sumie w tym, w innej miejscowie, nie? Wsiad do samochodu, dogoń go, dobra. Właśnie, i dwa te, zajebiste. Dobra, ucieka, 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 dawaj, dawaj, maniek. Włączymy sobie tylko naszą muzyczkę. O, kurwa! Ale poszło. O, jest papieska muzyka. O kurde, czekajcie, ła, to by się też... Dobra, ale quest jest zaliczony. Idealnie. O kurde, ale fail. Dobra, tak przegrać to jak wygrać, co mam wam powiedzieć, no. Jezu, wiele o tym grę czasami. Tylko kurde, wiecie o co chodzi. Tutaj człowiek oszczędzał na tym, żeby nie stracić broni. Nie mija, kurde, minuta i już tej broni nie ma, w ogóle nie ma nic. W końcu myślałem, że będę na jakimś lekkim plusie. Mówię, szczęście w nieszczęściu. Tylko, że CJ znowu gołodupiec co najwyżej może piąchami okładać. Ja to chociaż mam teleskopa. Nie no, kurde. Ale powiem wam, że zafascynowała mnie ta pałka teleskopowa. Serio. Kurde, czymś takim dostać, to nie ma co zbierać. O, kurde, myślałem, że wskoczy w save'a. Jak do Malibu. Kolega Vercetti, nie no właśnie to też jest fascynujące, że jak to się kurczę ostatecznie czyta, nie? O, muskulatura rośnie. Proszę bardzo. Tak to się robi. Dobra. O, proszę bardzo, godzina lekcyjna live'a minęła.
No biorąc pod uwagę moje samopoczucie, to idzie dzisiaj szybko, to się cieszę. W sensie szybko, no szybko, szybko leci. Bałem się, że będzie tak, że kurde, będę po prostu... że będę po prostu przeżywał strasznie, ale jakoś idzie. Tylko się obawiam, że może być trochę tak, że kurde, strasznie nosowo gadam, no ale co zrobić. O właśnie, zaczekajmy chwilę, weź broń. A gdzie tu jest broń? O, wiecie co zrobimy, żeby mieć broń? Dawać broń, kurwa. Flaszki jakieś macie, coś? O, ten ma spluwę. Dawaj spluwę, manie. Tak mam, do dupy się trzyma ten nasz gang, to z jedną bronią mniej to się nic nie wydarzy. Na dachu suita jest? O, proszę. Ciekawostka znajdźka. Przeziębienie spowodowane świętami? Nie wiem, czym spowodowane w sumie. Ja tydzień temu sobie poszedłem pobiegać, jak była kijowa pogoda. I kurde, od tego czasu jest trochę problem, nie? Może tu się jakoś da wskoczyć. O. A tu sięgniesz? Tak nie wejdziesz, pisze Hyper. Kurde, może od backstage'u. Domek po prawej suita. A, tutaj jest jakiś ten. Dobra. Tu też nie. Zaraz. A, już widzę, tam jest taki siuwaks. Dobra. Sobie na to wskoczymy. Cyk. Nie, na to też nie chcę wskoczyć. No skurczybyk. Tu jest jakiś ten? O, może na to wskoczymy. O, jest. Dobra, mamy to. Ale parkour. Look at this, guys. Look at this. 6 lat to już, to już potężny wiek. Za dużo wymagasz. Dobra, ale jest, mamy to. Patrzcie, czas zleciał akurat wymagany. Jest jakaś tam spluwa, jakaś pukawka. Jest jeszcze... O, temu jeszcze zajebiemy. Dawaj, kurna, tą spluwę, many. O, cyk, cyk, cyk. Dobra. No to coś tam mamy, no. Lecimy na questa. Resztę już zdobędziemy, zdobyczna będzie. Czy tu będzie jazda teraz? No dobra. Pogrzeb. A, dobra, pamiętam tego questa, on jest dobry, on jest dobry. Grove Street for Life. Taką dziarę trzeba sobie zrobić na plecach, to by było mocne. Ej, właśnie, trzeba iść, kurde, co jest? 4 i 3 kama, Karl i jeszcze nie był sobie robić tych, żadnych dziar. A, tak, trzeba schaltować. A następnie G oraz H. O, a tego dziadka nie weźmiemy. O, tego bierzemy jeszcze. Dobra, i co? Wystarczy? Sydiana. Dobra, lecimy. Wsiadacie, chłopaki. Czas 4 ton. A, to trzeba jeszcze na czas. Ja pierdzielę, co za ciśnienie. Dalibyście spokojnie sobie dojechać. A Szamba dalej grają. Kurde, to nie pamiętałem z tego, że można więcej chłopaków sobie brać. Tu jest napisane, że im więcej respektu, tym więcej można sobie ziomków brać do ekipy. Ja tak mało z tego korzystałem, szczerze mówiąc, zazwyczaj. Dobra. Widzicie, więcej czasu by było, jakby chłopak nie skakał po dachach kolegów i zabierał im broń, nie? Nie byłoby takich problemów jak teraz. Dobra, jeszcze kawałeczek. O, to już w prawo. Nie no, zamęczy mnie to, kurde, masakra po prostu. O, dobra, jesteśmy na miejscu.
Są dwóch typów wziętych jako mięso armatnie, tylko żeby zrobić zadymę. Okay, CJ, come on over. I cyk. Dobra, i teraz będzie akcja. Y'all take up positions and wait for Kane. Będzie stać w miejscu G, żeby poszli za tobą. Okej. Okay. Ciszy na chwilę G lub H. O Jezus Maria, tyle piszą to GH i tak nikt nie wie, kurde, o co tu chodzi w ogóle później, nie? Za dużo tych kombinacji. Looks like that bus is wearing armor. Might take a round or two to drop his ass. Ciekawe, jak on zauważył, że ktoś ma kamizelkę, jak oni wyglądają tak samo. I to te irasy, no to niech lecą. Kurde, to swojego wale. Wow, a ja mam tak lowa, co jest? Ej, halo. Czemu ja mam tak mało życia? Co tu się wydarzyło? Ej, kiedy ja tyle straciłem hapsów, co nie? O co tu chodzi? Oj, dupa, ja pierdzielę, no nie. Ale nie wiem, co tu się wydarzyło, że on nagle tak dużo HP stracił. Nie, no lecimy po jakąś broń, nie może tak być. Biorę ciężki sprzęt, dawaj tą furę. Super GT. O, tu jest już niedaleko. No ale to taki fail solidny, ja myślałem, że tutaj z palcem wiadomo gdzie polecimy do nich, a tutaj przypał, nie? Dobra, teraz się bardziej postaram. Weźmy sobie, dobra, te 4200, nie jestem przywiązany do tych pieniędzy szczególnie. Także sobie coś tutaj nabędziemy. Dobra, zacznijmy może od kamizelki. Ile za tą przyjemność? 200 dolków, dobra. Uwielbiam te grafiki z tyłu, zajebiście wycięte, nie? Taka płaska broń, widać, że to jakaś najgorsza tekstura. PM, rzucane strzelby, małe PM, pistolet. A z tubiczkiem ile? 600, a bez tubiczka? 9 mm. Look at this, nie, no dobra. Sobie weźmiemy, tak pod stówkę myślę, że starczy. I teraz jeszcze coś bym wziął, może tego PM-a. Ile ten PM? SMG? SMG dwa klocki, ale to można przecież oszukać. Można by wziąć tak, małego PM-a, Teka. Tek jest najtańszy, nie? 300 dolców. I teraz przejść na tego SMG. PM-a, co nie? I teraz kupić i zamieni mi amunicję. Ale kurde, 2000 dolarów to jest dużo pieniędzy. Chyba się na to nie zdecyduje. A, no dobra. To jest lepsze? Nie no, chyba lepszy jest Mac od tego. Tak mi się kojarzy. Mikro? Mikro Mac? Nie no, to jest 500. Dobra. To mamy już coś lepszego. No niby można byłoby to zmienić na placu boju już, ale dobra. Strzelba. Ile za shotguna? 600. Cenią się. A za obrzyna? Kurde, o, przecież to jest mniej warte. No dobra, bierzemy shotguna jednego jeszcze. 15 ammo. Styknie. Dobra, i tak tym sposobem sobie teraz zapiszemy. I mamy już taki gotowy secik na tego questa. Także myślę, że teraz się powinno udać. Ale nędza, nie lubię powtarzać questów, nie? Chociaż i tak jeszcze do rekordu myślę, że daleko, jak ostatnio był stream, czy ostatnio, to nie było ostatnio. Jak były streamy z Vice City, to była jedna jedno takie podejście, gdzie kurde, tyle razy przecież ten jeden quest, gdzie się przebieraliśmy za policjantów, powtarzaliśmy, że to była masakra. Dobra. Take it, hold it, love it. Mój ulubiony tekst tego kolesia. Tekst od, ziomek od broni to jest równiacha. No i wygląda cudownie. Kurde, strasznie ucieka dupa temu samochodowi, co nie? Chce cały czas lecieć bokiem. No i cały czas to samo, nie?
To byłoby dobre, jak na przykład byłby jakiś ciasny zakręt, który wiadomo, że i tak się nie da wejść i trzeba zrobić 180 jakąś taką, nie? Bo cały czas chcę robić 180. Znaczy 360 w sumie. Znaczy 360 trzeba robić z tej 180, bo w sumie nic innego nie zostaje. Świetnie to wytłumaczyłem. Wiadomo, co chodzi. Babcia sobie tam chciała posiedzieć na ganku przed domem, a tu chłop wjeżdża. Ale zostawmy to, to śmiesznie się tym jeździ. O, proszę bardzo, interes zarobi $360. No dobra, podejście drugie. Zobaczymy teraz. Czyli tak, jest klata, jest broń. Czy ja coś mogłem pominąć? Przydałoby się jeszcze trochę skilla. Ale już bez przesady, nie można mieć w życiu wszystkiego. Dobra, już skipuję te rzeczy. Idziesz kolego, czy nie? Dobra, lecimy. A wiesz co, filmów z tym ziomkiem akurat nie oglądałem. Ale mnie to w ogóle jakoś ominęło, bo ja pamiętam, że ja tylko trafiłem, jakoś zaczęło mi pokazywać te filmiki takie śmieszne, takie, znaczy śmieszne, wiadomo o co chodzi, o zabarwieniu humorystycznym z GTA San Andreas. To głównie były z Big Smoke'em, który gdzieś tam wchodzi, drze mordę i je kurczaki, nie? Jakoś tak co do całej reszty, to mnie to ominęło jakimś cudem. Był taki gościu, miał chyba ksywę, nie wiem, Flying Kitty czy coś takiego. I on właśnie strasznie dużo nagrywał swojego czasu takich filmików. Ale to też myślę, że to były takie czasy, gdzie... Znaczy takie czasy. Były takie czasy, że mi takie rzeczy podrzucało. Teraz mi nie podrzuca nic. No, pewnie jakbyś miał jakieś linki stary do tych temacików, to chętnie sobie nadrobię, bo Rider i Lowrider bardzo mi się spodobało. Albo jakiś kanał tego typa chociażby, aż sobie tam później pogrzebię. Nie wiem, to jak Disco Polo w San Andreas, nie? Tak bardzo pasuje. A w ogóle też mam rozkminę, że chyba wiem, czemu wywalało grę tak wcześniej, nie? Bo znalazłem na playliście niektóre kawałki, które miały tam, nie wiem, 20-30 minut i być może było tak, że po prostu ten kawałek był za długi jak na tą grę. No i, że tak powiem, gra się crashowała, no bo nie można było odpalić tej muzyki, co nie? Książę Dubaju 2137, dojazd! Witam serdecznie. Co to za potężny nick? Książę Dubaju. No dobra, spróbujmy, drugie podejście. Wciśnij H, żeby kazać swoje bandzie. U Jezus Maria, co ja bym zrobił? Prawie w sensie myślałem, że wsadziłem, tutaj mam takie uchwyty na picie. Myślałem, że wsadziłem tam kufel i już miałem puścić, a ja w ogóle obok biurka to położyłem, co nie? W sensie tak jakby oparło się to biurko i by to się spierdoliło i wszystko by się zalało, nie? Masakra. Ja no mówię wam, ja się dzisiaj nie nadaję do niczego, nie? Ani do pchania karuzeli, ani do tarcia chrzanu, do niczego, nie? Do niczego. A tym bardziej do streamowania. O, i cyk, teraz będzie headshot. O, patrzcie, tak to się robi. Tu kolejny biegnie. O, cyk. Czemu on nie strzela? Kurwa, no co jest? No co za zjeb? Czemu on nie strzela? Kurde, ten ile HP miał, skurczyby. Jest subik od księcia Dubaju. Bardzo dziękuję za suba. Jest headshot. Tutaj było ich więcej, kojarzę. Chyba, że ja już odstrzeliłem ich. Nie, niemożliwe. Kurwa, nie wiem skąd... No właśnie. Też się zastanawiałem skąd te strzały idą. No ale to ciężko by było bez tej klaty, tak szczerze. Ta klata tutaj ustawiła wszystko.
DJ. Trochę HP było do zbicia. No i co? A, bo to Sweet ma prowadzić czy co? Czy ja mogę wsiąść dopiero jak on mi otworzy auto? No zajebiście. Ej, kolegę ja chciałem wziąć. Halo, kolega. No koledzy, weźcie się tym policemanem zajmijcie. No halo. Dobra, słuchajcie, panowie. Tak się bawić nie będziemy. No co mam zrobić? Chciałem kolegów wziąć, ale nie potrafią policjanta nawet załatwić, no to co? No dobra, w takim razie lecimy dalej. Ja mam nadzieję, że chłopaki mi wybaczą za jakiś czas, nie? Kurwa, copyrighty, tak. Jeszcze akurat nie gadałem w tym momencie. No nie. No może nie złapię, Znaczy nie, no bo co do zasady, ja po prostu nie chcę, żeby blokowało streama, bo niektóre są kawałki, co są na przykład zablokowane w całej Europie, co nie? No i copyrighty są murowane. Wtedy nie ma szans wtedy, co nie? No może nic się nie wydarzy przez tą chwilkę. Co to tam, co to w ogóle było? Będę musiał sprawdzić. No nie, nawet jak wyłapię, to żeby to nie były te, co blokują film, bo to byłoby przykre trochę, nie? Już tyle czasu się udało. 30 streamów prawie. 29. Hyper niczym stróż pilnuje. Dojazd, panie kapitanie. CJUSGO. No taka prawda, ale nie, Hyper jest czujny. Właśnie, powiem tak. No. Hyper ogarnia temat. No dobrze, by ktoś tu na tym streamie ogarniał, jak ja nie ogarniam. Nie no, Hyper to jest ogarnięty chłopak. No. Co my tu mamy? Jeszcze jeden quest od tego siusiaczka. Dobra, zapiszmy. Jest amunicja w ogóle, jest broń, jest trochę kaski tam zostało z 1900 papierku. Także coś tam będzie. Jeszcze jeden. Dobra. Ale tak dziwnie się pije wodę zamiast browara wieczorem, serio, to w ogóle nie ma sensu. Ach. W ogóle ja nie wiem jak to jest, że teoretycznie woda to jest coś, co powinno wchodzić najlepiej, co nie? A jak normalnie browara też bym wypił, a tu wypiłem sobie, nie wiem, z 5 łyków co najwyżej. Chłopaki trochę chyba przygrzali towarku. No more bass in the streets. Finally, peep this. Oh. You like the families once because the ball's been pumping our guys full of bass for too long. While we argue amongst ourselves. Później ciężko złożyć tą pałkę, bo to trzeba w coś twardego. Jak w ścianę walniesz, to już jest ściana ma problemy, co nie? Ale hartowana jest, kurde. Widziałem, że tym to można cegły rozwalać. No będę musiał przetestować. Dobra, panowie, kończyć te cutscenki, jedziemy, robimy questa, nawet nie wiem o co chodzi. Się skupiłem na innych rzeczach. A, chłop jeszcze blanta wyciągnął na koniec. Siąść do auta i zawieźć brygadę do motelu. A, już pamiętam tego questa. No to dobrze, że jest trochę broni. O, jest góralska muza w tym. Stan od razu, tylko trzeba dobre ujęcia. Ciekawe, czy tak się uda dojechać do kół. O kurna, do questa. To średnio to idzie na razie. Ej, całą grę tak przejść. Ja pierdzielę, jaki to byłby hardcore. Będzie słod. No tak, tak, to było mocne. W ogóle tutaj dobrze ta broń jest, nie? Bo bez tej broni to by nie było szans. Panie, co pan? Zsiot gada do nich, tyle. No kurda, ile wy macie HP? Nie marnuj amunicji. Dobra. Czekajcie, tylko puszka Coca-Cola tutaj się napije. Enter, kup napój. Coś HP skacze od tego, czy tylko sobie dziobnie? O, jest HP, dobra. What are OG
Co ty robisz? Takie komentarze to jest coś pięknego. Łopanie, co pan? Kurde, z shotguna z tej odległości i ja na nim to wrażenie nie zrobiło? Ej, chyba pompa to nie jest najlepsza broń tutaj, mam wrażenie. Bierzemy SMG. Ej, czekajcie, a można jeszcze raz się napić, towarku? Nie ma tak strzelanina, jest zawsze czas na to. Nie, no zajebiście, i dawaj jeszcze. Tyle wypiję, to kurde, będzie mi się chciało sikać na tym queście, ale dobra, damy radę. Max zdrowie rośnie, jak się chleje, zajebiście. O kurna, ilu ich? O, proszę bardzo. Co, ona się przeliże z nimi, co dalej? Nie wiem, co mam zrobić z tym wszystkim teraz. Od dzisiaj tylko sprunk. Ten jak siedzi, kurde. Tu też będzie jakaś koleżanka, czy nie? One też dają HP? A czekaj, drugi raz można? Czekaj. Nie dała HP, to nie. Nie, to nie, słuchaj. A tu koleżanek nie ma? No kurde, co jest? Do dupy! Co to ma być? Do dupy! Co to za quest? Halo, koleżanki. Od backstage'u wjeżdżają. Wow! O! Dobra. O, tu był jeszcze skurczybyk. Patrzcie, jak się zaczaił pierdolony. Myślisz, że go nie widać. O, proszę bardzo. Soko... O, kurwa, sokoloko chciałem powiedzieć. O, tu jeszcze jeden. Parkour. Dobra. Są te panie gdzieś tu jeszcze. No, halo. Ja tutaj tylko do tego moteliku w tym celu przyszedłem. No, halo. Co to ma być? Do dupy. Dobra, a tam na górze? Bo tam jeszcze jakieś schodki były. O, i co tam za tymi schodami się kryje? O, proszę bardzo, klatuwa. Proszę bardzo. Aż skoczę sobie i złamię, skręcę kostkę. Sokole oko, chłopa nie ma. Pojawił się przed chwilą, wzięli mnie. O! Proszę bardzo, proszę, proszę. I cyk. Co, tylko tyle? Króciutko. Wykorzysta, zostawi. Szukaj wiatru po... O, w polu. Ło, wow, kurda, skąd to? Czekajcie. O, patrzcie, ja widzę tutaj. O, pyk. O, i leżymy. Tak to się robi. Ło, wow, tam jeszcze jeden. O, i tutaj kolega wyjaśniony. Kurde, co jest? Ten jaki parkour, co on się Hitmana naoglądał? No, halo. Ale tu nie wchodzą tak te strzały, masakra, nie? O, dobra. Gdzie tu są koleżanki? To więcej koleżanek trzeba, no, halo. Bo jak one HP dodają, to... Wow! Ten tak od koleżanki wyskoczył, czy nie? Nie, tutaj też nie ma. O, tu jest koleżanka. Z tą koleżanką będzie dopiero pięknie. Cześć, koleżanko. On mnie nie pocałuje? Ale lipa. Salam aleikum, cum. Właśnie, mam kucać. Cały czas zapominał o tym kucaniu. Cześć, teraz kucnę. Nie działa. No, co jest? Mayday, mayday!
Podążaj za Sweetem. Dobra, jest i Sweet. Tak se wbiłeś, no to cieszę się. To ja tak se powitam, no. A witam serdecznie. Oj, cyk. Patrz, jaki szybki. To chłopaki powinni nas coś zgarnąć. O, jest i smoke. Duży dym. Lebo tej kawki nie wypiję. Dobra, wystarczy w sumie. O, i teraz będziemy chyba strzelać, nie? Tak mi się kojarzy coś. Kurde, jaki quest długi w ogóle. To. O kurde, co się stało z tym? Dobra. No nie da się bita zmienić, dobra, trzeba gadać. Wow. Dobra, lecą. Muzyka, nie można muzyki wyłączyć, musi wytrzymać. Muszę głośno strzelać i głośno gadać. To jest jedyne, co nam pozostało w tym temacie. O kurde. Mocny temat tutaj, akurat takiego questa musieli radio włączyć, skurczybyki, no. A tu można w ten helikopter walić też, czy nie? Dobra, dobra, tutaj mamy wszystko już załatwione chyba. O, jeszcze ci. A nie, myślę, że to już koniec, tu jeszcze marnowanie pączków. Ole, dostał. Kurde, obkręci się. O ty gnoju. Wyskoczył znikąd. Skurczybyk. Dobra, tutaj są jeszcze. Ja pierdzielę, ale zadyma, masakra. Dobra, je. Przez myjnie nawet. Nie, no nie pamiętałem, że tutaj aż tak grubo było. Ale to jest zajebisty moment, żeby sobie przyskillować AK-47, co nie? Jak tutaj bez z nieskończoną amunicją można sobie strzelać, no to jest pięknie. O kurde, kolejny, patrzcie, jaki skocek. Skocek narciarski. No panie skocek, co pan? Nie wchodzą headshoty panu skockowi. Ja pierdzielę. Umiejętność władania AK-47 prawie na full. Ale zajebiście. Ej, ten quest to jest cudo. Walimy cały czas. O kurde. On przeżył to? Dawaj, 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 dawaj. O, tu będzie słynne, potężne ujęcie. To jest za mocne. O, i teraz będzie Mielonidas. Oh yeah. Nic chłopa nie zostało. Już czytam, bo tu za mocny dym, no. Za dużo dymu. Ja rozumiem tej historii, bo ludzie pojechali na Toyota, a jak już byłem, to ich nie było. Długa historia, nic z niej nie rozumiem. Przypięta wiadomość dojazd, tak miał być. A to śpiewa w radiu voice actor Ridera w ogóle. Śpiewał. Kurde, w ogóle mi się bardzo podoba, jak... w ogóle całe to uniwersum mi się podoba, bo ono też było wzorowane. Pamiętam, jak pokazywali na przykład kto na kim i tak dalej, no to Ryder to miał być bodajże Eazy-E. Ten, co dostał kulkę gdzieś tam w studio, a potem się okazało, że ma AIDS. I potem umarł. I muskulatura wzrosła z tego wszystkiego. Ej, no dajcie furę tu ukraść, halo. Spróbujemy tak dojechać na chatę? Nie wiem, czy to jest wykonalne. Ale będzie ciężko. O Jezus, jak ciężko. I ta muzyka z Metal Console jeszcze. Ło. Dobra, w miarę się udało. Szybki saving. O, jest kaska. Coś tam jest tych pieniędzy. Ale MC Ait jest jego voice actorem. Okej. Okay. Nie, no w ogóle tutaj... W tych czasach widać, że się ludziom jeszcze chciało, kombinowali, nie to co teraz. Czy nie, no ja też nie chcę tak jechać, bo teraz gry są pod wieloma innymi względami bardzo fajnie przekminione. Ale głównie to dotyczy jakiejś grafiki, czy tam na przykład...
rozwiązań takiego rozwoju postaci i tak dalej, a tutaj to trochę w idą 8, MC 8, okej, okay. Piosenka. Aha, okej. MC 8, MC 8. Dobra, panowie, dawać tego questa, bo marzy mi się Wiocha. Już widzę, jaką, już rozkwiniam, jaką zrobić z Wiochą miniaturkę do streama. W ogóle ja czasem mam wrażenie, że kurde, ja trochę tracę czas na te miniaturki, co nie? Jak sobie patrzyłem, co robią normalni ludzie, to ktoś, kto na przykład no normalnie czerpie korzyści jakieś tam, nie wchodząc w szczegóły z robienia takich rzeczy, robi sobie jedną miniaturkę i na przykład tylko zmienia numer, albo nie wiem, no ta sama miniaturka, tylko trochę inne tło, co nie? A ja przy każdym streamie siedzę i 2 godziny rozkminiam, co ja mam z tym zrobić i w tym dubie, żeby zrobić coś dziwnego, co nie? A z drugiej strony, kurde, trzeba się bawić tym. O, jest Caesar Valikoniando. Dawaj szybciej, Maniek, no. Dobra, a i właśnie, można było już kliknąć i on by skończył jakby tą linię dialogową. Dobra. O, i utwory gracza, najlepsze. Zajebicie to wygląda. Wow, dobra, koniec tego. Począłem normalnie. W skrócie, jestem w Wałbrzychu na fabryce Toyoty. Poszedłem sobie na miasto do pewnej osoby. Mieliśmy jechać. Źle czas wyszedłeś. Okej. Okay. W porządku. Ale nie w sensie wiesz, co chodzi. Zastanawiam się, co jest w tej historii takiego ważnego. Takiego wiesz. Chodzi mi o to, że tak napisałeś, jakby to były takie oczywiste tematy i w sensie po tym, jak wytłumaczyłeś, no dobra, nieważne, po prostu. Never mind. No niedobrze wyszło w każdym razie, no co, tak bywa. Fabryka Toyoty w ogóle, kurde, to też ciekawa wycieczka. Nigdy nie byłem w fabryce samochodów. Dzisiaj to pewnie to w ogóle wygląda troszeczkę inaczej niż kiedyś. Bo tak oglądałem sobie czasami, jest taki kanał, jak on się nazywa. Znaczy taki program był, chyba się nazywał Galileo. I tam pokazywali właśnie fabryki samochodów, co nie? No to tak szczerze mówiąc, kurde, to jak pokazywali te wszystkie jakieś tam miejsca, gdzie malują się samochody, gdzie jakiś robot coś tam, ten psika, w ogóle masakra, nie? Jestem ciekaw, czy tak normalnie, że tak powiem, na żywca, jak się idzie na wycieczkę, to wygląda równie dobrze i równie grubo, co na filmie, co nie? O, jest i Ryder. I jest i gruby. Dlatego jesteś na live'ie. No to widzisz, to czasami dobrze jest, jak po ciebie nie przyjadą, albo jak się spóźnisz, czy coś. Jest i ten Penny, cała śmietanka, krótko mówiąc, same lokalne chłopaki. Crash making you sell us out? Moms! Sorry, Issy. I heard a rumor broke around. I didn't believe it myself, but... Nah, you did the right thing. I owe you, C's. I gotta go tell Sweet about it. Caesar się okazało, że jest najrówniejszym chłopakiem. Sweet! Look, go get Kendall and take her to a safe place. What you thinking? It's Sweet. I think him and the homies is walking into a trap. Just go. Go! Dobra, lecimy do Sweeta, do słodziaka. Gdzie jest ta fura? A, tutaj zostawiłem. Dobra, przejdź się, kurde, ułożyć na tym krzesełku. Mam wrażenie, że coś z tą kamerą zmieniłem, bo wcześniej jak tak siedziałem, to mam wrażenie, że jakoś troszeczkę było wyżej niżej, wiecie o co chodzi? Że nie musiałem się aż tak zjeżdżać z tym krzesełkiem, żeby było dobrze, a teraz tak patrzę w tą kamerkę, to tak jakoś dziwnie. O, tu na skróty pojedziemy. Czekaj, czy tym skrótem się da dojechać tam, gdzie chcę w ogóle. O, udało się, kurde, szok.
Jak mnie dzień minął? No wiesz co, ogólnie jestem przeziębiony, mam alergię, w pracy było mega dużo roboty w sumie, także jestem zjechany, ledwo co z pracy wyszedłem, nawet chwileczkę przed czasem, bo po prostu żeby zdążyć, to pojechałem z Gosią na zakupy i od razu live, nie? Także ciężki, ciężki temat, no ale co? Nieważne, no ważne, że zdążyłem na streama, no. Jest git ładnie, Gosia mówi, no to dobrze. Jak ty tak mówisz, to znaczy, że tak jest. Nah, man, I ain't running out on my brother. Yo, boy, I'm taking you, motherfucker. You hear me? Będzie teraz jazda chyba. Zgodnie z radą hyperowatego, siadam, kucam. Ole kurda, trafiłem, widzieliście? Przypadek. Przepraszam, nie, to nie był przypadek, to był skill. No kurda, ten puciochen za PDR robi. No chłopie, co mi pod... Kurda, co za ty? Kurda, nie mogę przycelować tego typa. O nie, tego strzeliłem. Przez przypadek, sorry mordo. Nie trafiłem. Tam jeszcze jakiś... To... Kurwa, co jest? Samochody wybuchają. To powinno być chyba wyłączone z tego typu możliwości. Dobra. Tam są jeszcze. Jadą polismany. Myślałem, że jeszcze walną w tą furę i ta fura w nas wjedzie. Ten balast to nieźle ucieka. Zbugował się o samochód. Chłop daleko nie ucieknie. No i schaltowali nas. You got a bag over your head, boy. How you feel about that? Man, take it off. Please, man, I can't breathe, please. Oh, all right, but only because you said please. 10-grosik nas pozyskał. Jest i wiocha, no. Jest i taktyczna wiocha. Niektórzy mówią, że najlepsza miejscówka w GTA. Ja nie wiem, czy się zgadzam w sumie, bo te questy tutaj są troszeczkę specyficzne, ale powiem szczerze, że akurat ja lubię te questy. Skoro to twoja żona, to nasza, czy to nasza ciocia? No nie, no ja bym tak daleko wymieszedł chyba z tą rozkwiną. Ciocia Gosia. Nie, ciocia Gosia to nie. Kurde, ja zdzierżę z tym katarem, no masakra. Dobra, wyciszyłem na chwilę ten mikrofon, żeby was tu nie katować tymi dźwiękami, ale powiem wam, że serio, kurde, masakra. Ja chyba sobie dzisiaj coś przyjmę, zanim pójdę spać, bo tak coś... Ciężko. Nie wiem, kurde, czy tego live'a nie będę musiał piątkowego przełożyć, co nie? Bo też nie chcę, kurde, strasznie ciężko się gada, jak się ma taką kichawę zawaloną. Takie ściśnięte zatoki, co nie? A teraz robić live'a z Gothica 3-godzinnego zapewne, to masakra, nie? W piątek o 18 miał być, no nie wiem, kurde. No wstępnie chyba zostawię, no zobaczymy jak jutro. Przyjmę coś dzisiaj, może do piątku się już poprawi, co nie? No oby, bo to jest strasznie wkurzające, powiem wam szczerze. O, Kawas też się łączy w bólu i nadziei z Katarem. Nie, no nic przyjemnego, naprawdę, lipa. Dobra, dalej mnie tu chłopaki haltują, a ten cały czas sikał tyle czasu? Yeah, you'll never find anybody as fork-tongued as this snake-ass bastard. Soon as he gets caught with his hand in the cookie jar, you'll whistle any tune internally. A, to będzie, okej, okay, pamiętam questa. To jest quest z tym, chyba z fotografowaniem jakiegoś mańka. I want you to pay him a little visit, Carl, and destroy all his evidence before he testifies. Sort this out, Carl, so Officer Tenpenny can sleep easy at night. Man.
We want evidence, he ain't gonna talk. A tu nie można było zapisać najpierw? Co to, co tu chodziło? Nie, tu był save, dobra. O, jest i saving. Czy ja dobrze widziałem, że tam był stoi Sanchez? O kurde. Jest i Sanchez. Czekajcie, tylko chcę posłuchać chwilę tego ryku Sancheza. Cudowne to jest. Oh yeah, tricker. O nie, i muzyka z Metida jeszcze. Nie, no dźwięk Sancheza o poranku i muzyka z Metida to jest cudowne combo. Oh yeah. No widzisz, to cię zrobili kawas? Nie elegancko. Nie, no muza z Gothica, kurde. Znaczy z Metida i do tego Sanchez. Cudowne połączenie, no. No nic, dobra. Idziemy do tego questa. Enter the East. Chciałem kiedyś nagrać Gothic Rap z Enter the Eastem, ale to było za mocne. Może w końcu czas się przełamać. Czas wrócić do tego. O, polismany wyjeżdżają. No to nieźle zawrócił pan, panie szeryfie. Dobra, jedziemy. Tu można fajnie, bo tu można tak, wiecie o co chodzi, offroadem jechać. O, jedziemy Sanchezem w góry. Ło! W sensie Gothic. Dlaczego ja coraz mówię Gothic? Betty the Rap. Betty the Rap. Betty the Rap pod Enter the East. Bo pod back to... Nie, jak to było? Nie back to black, tylko back to back. Back to back. Pod back to back to trzeba byłoby nagrać kawałek chyba jakiś, jak się drze mordę. A rapsy pod Enter the East myślę, żeby siadły. Bo tam akurat ten rytm jest taki, że myślę, że to jest do zrobienia, nie? Ło, kurda, ja tu jechałem po... Uuu, nie, halo! Panie Sanchez, nie, no kurda! Panie Sanchez, proszę się zatrzymać. Dobra, jeszcze raz, sorry. Tak się podnieciłem tym, że udał się tamten trik, że aż spadliśmy stąd. Kurwa, jak tu wjechać teraz z powrotem? GTA San Andreas skoki. Tam to trzeba wjechać. Takie offroada to chyba nie strzelę. Dobra, to podjedziemy, wrócimy sobie. No, to gdzieś tutaj był ten wjazd. Łożesz w mordę, co oni tak pędzą tutaj na tej autostradzie? Jak można tak szybko jeździć? Panowie, spokojnie. Audrey Spencer, hello. Hello. I am Fernando Martinez. No dobra, wjeżdżamy sobie tutaj na górę. Jeszcze raz, podejście numer 2. Tędy był wjazd chyba, nie? O, tędy. Ej, właśnie, to w ogóle była ta playlista, czy nie? Jeszcze raz, teraz się postaram trochę bardziej. Dobra. Jest i Sanchez, no wiecie, to jest muzyka dla moich uszu. Jakby mi ktoś wskazał motocykl, który brzmi tak samo jak Sanchez, to myślę, że zacząłbym zbierać pieniądze jeszcze dziś. No nie. Drugi raz tędy nie będę wjeżdżał. Nie. Podjedź. No podjedź. Kurwa. Nie! Stój, no i Sanchez się spierdolił. No nie wierzę. Dlaczego jestem taki upośledzony, no? Ja wiem, że tata mnie zrzucił, jak mnie wnosił w nosidełku. Na pół piętro spadłem, jak miałem kilka miesięcy i do dzisiaj są problemy z pewnymi rzeczami, ale no bez przesady, no. Ale musiałbym brzmieć jeden do jednego jak Sanchez. No wiem, że trochę nie siał. Słuchaj, ja po prostu jak słyszę ryk Sancheza, to mi odwala, nie? I jeszcze umiejętność jazdy na motorze została zwiększona po tym, jak chłop dwa razy się spierdolił z góry, nie? Co za bzdura. Dobra, jeszcze raz. Włączymy radyjko. MPD pisze, szkurda mody, jak ty jedziesz? Prawie każdy cross dwusuwowy tak brzmi.
Audrey Spencer pisze walk, czyli mu uważa, że lepiej było, jakby poszedł z buta. 125. Ale wiesz co, ja oglądałem 125, ale oglądałem teraz takie chopperowe, powiedzmy. I tam znalazłem parę ciekawych rozwiązań. Nawet junaki niektóre są fajne, 125. Tam chyba M12, M16 i 131. Tak kojarzę. Fajne motorki. O. Dobra, słuchajcie, udało się. Jest progres. Uważaj na federalnych. Mieć zdjęcie jego zwłok. No dobra, dobra. Uważaj na federalnych. Federales. Dobra, tutaj sobie, tutaj delikatnie sobie tutaj podejdziemy. O. FBI. Żul FBI. No, fajne, oszczędne. Kurde, kusi mnie, tylko wiecie, o co chodzi. To jednak troszkę siopy trzeba mieć. No, ja tam patrzyłem, to chyba od czwórki najtańsze, jakie znalazłem, tylko to było jeszcze z miesiąc temu, a teraz już się sezon, można powiedzieć, że zaczyna, właściwie zaczął, to 131 widziałem za 1000, za 4000, a M16 czy tam M12, już one mi się strasznie mylą, to chyba najtaniej koło 5,5, a później cała masa aż do 16 tysięcy, no a właśnie nówka jest chyba za 18, także właśnie, kiedy streamek z Bettina? O, Audrey Spencer pisze, pass the demission and you get a new subscriber. Proszę bardzo, szantażysta, szantażysta. Uważaj na federalnych, ale tu nie można było, oni nie mogą mnie zobaczyć, a mogę ich po prostu zabić. Nie pamiętam. Bogactwo, kurde. Kawas, 20 zł. Dawać mi topkę. Bardzo dziękuję za donate, w ogóle jaki niespodziewany w ogóle, ja tu się skradam, podglądam, a tu dwie dychy wlatują. Dziękuję, ja nie wiem jak tam z topką jest, ale Kawas, nie no, Kawas top 5 jest, także bardzo dziękuję za donate'cika. Zrobimy sobie jeszcze jedną fotkę, FBI! FBI Sanchez, dobra, w każdym razie dziękuję jeszcze raz, to było niespodziewane. Chłopak uwięziony został w hotelu i donate wysyła. Ej, tu można chyba... Ej, ale w ogóle broni nie mam żadnej, ja mam tylko aparat. Kurwa, zauważył mnie czy nie? Piątek 20.00. No proszę, kurde, to ja jeszcze będę streamał ją chyba wtedy, o ile będę z tym nosem dam radę, nie? W każdym razie o 20.00 potężny stream z Bettina. W ogóle streamy z Bettina mają jakiś taki swój podejrzany, specyficzny klimat, który mi się kojarzy streamy streamami, ale w ogóle jakoś tak ten klimat Bettina i to, że jeszcze można to streamować, to się jakoś tak, to brzmi jak definicja moich dawnych marzeń. Nie, no nie wiem co mam tu zrobić, kurde, nie pamiętam jak to, o co tu chodziło z tym questem. Za dużo ich, ja nie pamiętam. Pamięta ktoś, o co tu chodziło? Dzięki jeszcze raz Kawas za donate'a. Potężny donate. Kurde, zaraz 200 na ten tron. Ja pierdzielę. Dobrze to idzie. Masz go zabić, tylko mogę go zabić aparatem. Jezus Maria, co ja bym zrobił, gdyby nie Hyper? Nie masz dalej bada, ale bez headshota, dobra. Słuchaj, tym razem mu odpuszczę i nie będę strzelał tak jak zazwyczaj, nie będzie headshotów. Słyszę gdzieś tutaj jęk Sancheza. O, jest, jest i mój druh. Widzicie? Hyper wszystko wie. Ach. Nie, 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 halo. Panowie, 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 spokojnie. Po kolei. Wtyka, ucieka. Nie, no kurna. On w drugą mańkę jedzie? No, ej, oni mi przestrzelili oponę. O kurwa. Bogactwo, 5 złotych jeszcze dostałem za takie lamienie. Już z przestrzeloną oponą. Już 200, dziękuję bardzo. Za donate'a, kurde, jak ja mam teraz tego siusiaka dogonić. Wtyka. Jezus Maria, jeszcze donate wylatuje, dziękuję bardzo.
Potężny, potężny. A nie, nie ma jeszcze 200, jest 199,73. No niestety, to uwala te podatki. Te podatki, ta... Ten... O Jezus Maria, nie podatki, tylko ta... Że tak powiem, udział dla tego Tipli niestety jest zawsze jakiś, nie? Tylko wiecie, co jest przejebane? No co z tego, że ja go teraz dogonię? Co ja z tym Sanchezem, z przestrzelonym kołem mogę zrobić? Mogę w niego wjechać, go powkurzać, albo zepchnąć może. Nie no, raczej o to on mnie zepchnie niż ja jego. No, o, może się uda. O, może się wypierdoli. On foot, dobra, gonimy. O. Cyk, 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 cyk. Dla pewności jeszcze tak. Cyk, cyk. Jeszcze to się udało, to jest hit. Oj, co kurna. O, jeszcze mu zrobimy z innej perspektywy, może to troszeczkę tak, bardziej artystyczne. Bardziej jeszcze tak, o. I tu jeszcze, jak wchodzi mu głowa pod teksturki. O, cyk, 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 cyk. O, jeszcze tak tutaj, na zoomiku. O, tak, 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 tak. Nie ma wątpliwości, że to on. I jeszcze, żeby bardziej pogrążyć, jego własnym samochodem dojedziemy tam. Nie da się. Zamknął. Co za sukinkot. No dobra, bierzemy to. To mi się podoba. Muszę zrobić tę misję, ale widzisz, udało się. Udało się. O, i pan jabłko, i pan gruszka. Malucz smaczniutki. Kojarzycie piosenkę? Pan jabłko i pan gruszka, pan pietruszka, pan jabłko jest malutki, pan gruszka jest smaczniutki. W ogóle nie w tą stronę jadę, co trzeba. Nice. Widzisz, Kawas jednak się udało. Mimo, że w ogóle nic nie pokazywało, że ten quest się uda, to proszę bardzo. O, jeszcze sub doszedł, obiecany. Od Audrey Spencer. Audrey Spencer brzmi jak jakaś taka aktorka z pewnej strony internetowej, tak mi się wydaje. Może mi się wydaje, ale tak brzmi. Może mi się wydaje, że to tak brzmi. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Daj znać w komentarzu. Wyłącz to, przestań. Posłuchaj sobie piosenki, posłuchaj. Przekaz jest ważny. Najważniejszy przekaz. Subscribed. O, proszę bardzo. Audrey Spencer. Dziękuję. Thank you for this subscriber. Thank you so much. Wiem, że to był sarkaz, wiem, ale to trzeba posłuchać tej muzyki, przekaz jest istotny. I cyk, proszę bardzo, mówicie i macie. O, i to jest właśnie quest, nic nie dostałeś. Męczyłeś się, a nic nie dostałeś. I jazda. Zielony sabre, ciach. Przydałaby się jakaś broń. Ej, w sumie mam trochę siopy, ale no kurde, to jest jakiś pistoleron, co nie? Cokolwiek. Którego oddali? Nie, to oni mi zazwyczaj zabierają tylko subskryberów. Zazwyczaj ktoś mi zabrał subskrybera i już nie oddał. Niestety. Ja się napiję, póki oni tutaj gadają. Dobra, Maniek, koniec gadki, dobra, wiecie co, sorry, że tutaj tak ten, tutaj tych wiecie o co chodzi, ale tu czasu nie ma na takie głupoty. Daj mi tu jakiś pistolet, kolego. Ale on ma dobry wąs ma, nie? Wąs, który stał się częścią jego twarzy. Pokaż ten pistolecik. Dobra, wystarczy, bo tu naprawdę delikatnie... O, już mi odjęli subskrybera, widzisz? Mówiłem, ktoś mi odjął subskrybera. Mówiłem, tak jest zawsze. Nie można się za bardzo jakoś tutaj przyzwyczajać. Właśnie, Sweet już ze szpitala wyszedł, czy nie? Jesteśmy na backstage'u. Oj, wróciło, proszę bardzo. Chyba wiem, kto to zrobił. To jest idealne miejsce, żeby schować jakąś broń ukrytą, nie? No niewykorzystany potencjał, no cóż. Ewentualnie tutaj jeszcze bym powiedział, że też bym tu schował broń. No ale niestety. Ciekawe, kto się bawi licznikiem. Jezu, ja pamiętam, jak mi się kiedyś zaczęli bawić na streamie liczniczkiem. To myślałem, że nie zdzierżę tego psychicznie, nie? Bo to w sensie, to ileś osób się zaczęło bawić, to mi tak skakało, że ja w ogóle nie mogłem się skupić na streamie, nie? To było przykre. Ale już dzisiaj jestem wzmocniony psychicznie. Na szczęście. Nie, po tym jak ja kiedyś dostałem 100 subów, po czym 100 subów i mi się zrobiło bardzo przykro, to już szczerze mówiąc, już zmieniłem podejście w tych tematach, nie?
O kurde, widzieliście? Co on zrobił? Co ty tym kamperem robisz? Halo, panie. Ja do masakra. Dobra, lecimy dalej. Kurde, co oni tu robią? Na tej wsi to mają niezłą fantazję. Powiem szczerze, nie? Dobra. Włączamy utwory gracza, bo już znowu bym się zapomniał. Dobra, jedziemy do tego znaku zapytania. Nie wiem, czy to nie jest quest u Kataliny. Tylko się teraz zastanawiam, czy u Kataliny nie trzeba było mieć się do tego questa SMG. O kurde, widzicie to, co ja? Kład. Ostatnio na kładzie jeździłem z moją narzeczoną, a właśnie, przepraszam, już nie narzeczoną, tylko żoną, po pustyni. Po pustyni w Hurgadzie. Hurgaderos, egipska jazda, egipski dojazd. Także no kurde, jak widzę tutaj... Tylko czemu to brzmi jak Sanchez? Ten sam silnik w tym Sanchezie? O nie, przejdziemy sobie tutaj. Jeśli to jest ten quest, co myślę, to chwilę jeszcze na kładzie pojeździmy sobie, zaraz będzie misja. Tylko nie wiem, czy to już, czy dopiero za chwilę. Jak to się jechało tutaj? W ogóle tu jakiś bug był związany z tym miejscem, że tu się gdzieś pod tekstury wpadało, coś mi się kojarzy. No ja też bym poszedł sobie jeszcze dokłady, no ale co, no w Łodzi to nie patrzyłem, jak te sprawy się... Łoo! Co się wydarzyło? W Łodzi to nie wiem, jak się sprawy mają w tych tematach, szczerze mówiąc. Zemsta faraona czy przeszła? Tak, oczywiście. Oczywiście, że tak. Ale co prawda, no... Nie przyszło to bez bólu, co nie? W sensie... Chwilę męczyło, niestety. Nie, no powiem szczerze, no kurde, zemsta faraona to jest ciężki temat, naprawdę. Ja powiem, i to podobno jest temat jakiejś bakterii ichniejszej, co po prostu jak człowiek to przyjmie, to już ma przerobane, nie? No trudno, było, minęło. Mimo wszystko, mimo lekkich problemów technicznych, że tak powiem, no warto polecieć do Egiptu, nie? Polecam, no tylko i wyłącznie pod względem takim, że się chce coś pozwiedzać. Bo szczerze mówiąc, jak byliśmy wcześniej w Egipcie z Gosią, że tak powiem, bez takiego jakiegoś potężnego właśnie zwiedzania, tylko bardziej wypoczynkowo, no to jednak to nie jest to samo, co nie? Jednak z takim potężnym zwiedzaniem jest fajniej. No wskakuj. Kurde, gęsto zalesione tutaj na tych kładach jest. No można tak powiedzieć. Nie, no to jest naprawdę nic przyjemnego. Nic przyjemnego. O kurda. Nic fajnego, nic przyjemnego. No trzeba łykać probiotyki wcześniej. To jakoś tam jeszcze może człowiek suchą stopą z tego wyjdzie, że tak powiem. Kurde, gdzie oni mnie tu prowadzą? Cały czas tutaj. Wiecie co, ja muszę wywalić ten znacznik, bo on mnie strasznie ogłupia. Ja już się czuję ogłupiony i bez tego znacznika, z tym znacznikiem jest jeszcze gorzej. Jak to drugi koniec wiochy chyba, tam gdzie my jedziemy. Pojedziemy sobie pod prąd, żeby było fajniej. Mam nadzieję, że ja dobrze jadę w ogóle, bo tak kurde trochę mam wątpliwości. Coś za długo to trwa, niestety. Ja no, kurde, naprawdę, nie zdzierżę tego kataru. Myślisz, że teraz jest quest typu My name is Katarina? Katalina? Kataryna? Ale halo, ja tu przecież wjechałem sobie do miasta, ja nie chciałem. Tak mi się kojarzyło, ale no, uznałem, że może coś mi się popieprzyło. Nie, na górę jedziemy. Dobra, wracamy na dobry tor. Ciekawe, ile tu za chałupę, ile tutaj sobie wołają za mieszkanko. Może sprawdzę, co? Ale nie, no taką chałupę to mnie nie stać, na pewno. Ale co? To można pomarzyć, można sprawdzić. Ile za to? 40 klocków, what the fuck? Proste, że tak? A ja powiem ci, że nie byłem przekonany teraz. Czy to już, czy dopiero za chwilę? Pierwsza randka. Dobra, wszystko jasne. Kurde, chłop kosę dostał.
I'm looking for a friend of mine's cousin, come on, Mexican bitch. Guy. He ain't here. Jew? But Cesar said you was a real man. Lady, I'm a God-fearing, peace-loving man of the people. Whatever, asshole. Let's go. Damn, relax, baby. Nie ma lekko z tą kobietą. Where's your car? Where's yours? Ladies don't drive themselves. That's what men are for. No proszę, bardzo, bardzo mądre zdanie. I co, mam z nią iść do barbera, czy co? Traktorem pojedziemy. Ciekawe, gdzie mi wskoczy ta baba. Czy na barana mi wskoczy, kurwa, na traktorze będzie ze mną jechać. I co? Będziesz za mną biegać? Zajebiście. Katalina! Słuchaj, ja jadę, a ty zapierdalasz z buta. O, laczka ci spalę jeszcze tutaj, o. Dobra, bierzemy motor. Widzę chopera, to biorę, proste. Cyk. Biker mnie goni, dobra. Słuchajcie, co, od czego by tu zacząć? Czy macie jakieś propozycje? Co my tu mamy? Tu jest stacja benzynowa. Inflacja gorsza niż pięknej Polszy. No, słuchaj, ja powiem ci, ja bym chciał w Polsce kupić za 40 koła chałupę. Może gdzieś indziej pojedziemy zamiast tu. Może tam dalej coś jest. Zobaczmy mapę, co tu jeszcze jest. Tam to daleko gdzieś. Mapa, halo. No nie, dobra, dobra, bierzemy to najbliższe. Bo to jest, aż się prosi. Bliziutko jest, nie? Nie będziemy tak jechać daleko gdzieś. Katalina. Kierowca cysterny. This is bulletproof glass. So you can just fuck off, bitch, before I call the sheriff. What are you doing, son? Just give her the cash. Suit yourself, maricon. Change of plan, Carl. We're taking. Bierzemy cysternę. Hey, what you jest jakieś rozwiązanie w tej sytuacji. Dobra, bierzemy. Euro Truck Simulator. To się wystarczy nadziać, że tak powiem, czy to coś trzeba było zrobić? Zajebisty byłby ze mnie tracker, wam powiem. O, siedzi. Dobra, jedziemy stąd. Nie no, zawsze mi przerażały te tematy. Znaczy, powiem szczerze, no ja myślę, że jeżdżę spoko samochodem. Ogólnie, ale kurde, cysterną, to nie wiem, czym to ogarnął. Jakby tu pojechać teraz? Tu prosto i chuj. Dobra. Dobra. Tu prosto, mapa teraz w lewo, dobra. Jak ma to przetrwać, to będzie trzeba jechać w miarę tak grzecznie, nie? Mapa. Teraz jedziemy prostituto. Prostituto cały czas i tu od razu w prawo, a potem, dobra, ogarniemy. Dobrze to idzie. Pod górkę może być gorzej. No właśnie, pod górkę to nie idzie. Panie, co pan? Ale tamci też ledwo jadą, także git. A nie, bo to kolejowe mosty, kurna. Dobra. Tu w prawo, tylko żeby tej przyczepy nie zgubić, nie? Kurde, nie wiem, jak tu teraz jedziemy. Dobra. Chyba tu, chyba dołem. Dobra, dobra, spoko, bo się bałem, że gdzieś jakoś inaczej pojechałem, ale jednak wszystko pod kontrolą. Nie no, easy. Odpuścili panowie. O Jezus Maria, co im się stało? Hello, Mr. Whittaker. Catalina, what have you brought me today? A rig and tanker, full to the brim with premium gas. Never seen it, never saw you, never gave you this water cash. Piękny deal, szybciutko poszło. Likewise. Now get out of here before the cops come snooping. Nie no, udało się bez problemu. Just drop in, I've always got shit to move. Ej, no zabrała Sancheza i uciekła. Skórka zeszła. No proszę bardzo. Oczywiście, że tak.
pięć klocków. Proszę bardzo, tak z tą kobietą można zarabiać hajs, no. Proszę bardzo. O, na rowerku pojedzie. Dobra, gdzie tu jest następny quest? Mapa. O Jezus, taki kawał trzeba zrobić? Na rowerze to będzie pół roku. Dobra, bierzemy coś. Co za biznes. Jest biznesik dobry tutaj. Słuchaj, kradzież benzyny, kradzież benzynki. To jest dochodowy temat. Lepiej pewnie nawet niż kradzież kabelków gdzieś tam. Na telefon czekaj, mówi Hyper. O, czekajcie. Kurde, chłopak wie wszystko, to jest niesamowite. Carl, who is this? You know me. This is the truth. No, a, dobra, już wiem co to jest. To będzie dobry quest chyba. Nie, no muszę cię przyjąć jakąś aspirynkę czy coś. Jestem prawda. Prawda, no tak, ale to jest cudowne, że to wszystko po polsku tak bezsensownie brzmi. Nawet dzisiaj z moim kuzynem o czymś mówiłem. Jaka jest różnica, jak niektóre rzeczy brzmią beznadziejnie po polsku, a jak brzmią zajebiście po angielsku. Takie nawet głupoty. Na przykład zobaczcie to. Uwaga, porównanie. Owczarek niemiecki albo German Shepherd. Od razu brzmi inaczej, nie? Albo kurwa jest taki zespół The Black Keys i Czarne Klucze. No nie, no sorry, ale po angielsku praktycznie wszystko brzmi lepiej. Także no niestety. Tak samo The Truth. The Truth. To bez sensu. Jestem prawda, no to jest w ogóle jakaś bzdura. No dobra, tutaj jedziemy teraz na górę jakoś. Zajebista jest ta furmanka. Ci się już tu leją? To motherfuckerzy. Trochę wolno, ale dobrze brzmi. Dobra, zrobimy sobie chyba jeszcze tego questa jako ostatniego. Na dzisiaj będzie finito, bo powiem wam, że do takiej kiepskiej dyspozycji zdrowotnej jak dzisiaj to jeszcze chyba nie miałem nigdy. Nigdy, no od kiedy jest kanał Prodish Figlarz, to myślę, że nigdy aż tak nie było, nie? W sensie, czuję serio, że muszę przyjąć, no szkurna, jakieś leki czy coś, bo już mnie po prostu zamęczy. Ten katar, w ogóle to gardło, to wszystko, w ogóle wszystko mnie boli. Nie wiem, co jest ze mną nie tak teraz. Ale babę zrzuciło z tego rowerka. Spadła z rowerka i tu jeszcze przejedziemy. O kogo my tu mamy? O, cześć niewidzialny, siemano. Akurat wszedłeś przed ostatnim questem, że tak powiem. O, Gosia będzie mnie tutaj szprycować lekami. Dobrze, dobrze, przyda się, bo serio. Jak mam dojść do siebie do piątku na streama z Gotika, to kurczę, no coś trzeba przyjąć, no. Ale spoko, bo w piątek miałem skończyć... O Jezus Maria. Nie. Miałem skończyć... O Jezus Maria. Jak to? Fail. W piątek miał mi się skończyć detoks alkoholowy, browarowy. Także idealnie na streama z Gotika, jak znalazł. Kamil Stawicki, hej. Hej, witam. No nie wyszło. Myślałem, że uda się nie spać z tego. No dobra, no nieważne. Właśnie tak się płynie do ostatniego questa. To ja zacząłem cofać i on się akurat wkręcił. Dobra, nieważne, nie, zapomnijmy o tym. Był pick-up, nie ma pick-up. Ale nie jest po chłopie, no przeżył, zobaczcie, full HP. Także no tak bywa, co mam powiedzieć, niestety. Oh. Dobra, mam nadzieję, że chociaż quest jest niedaleko, że nie będziemy walić z buta przez pół dziczy. Wiejska dzicz, wiejska dżungla. Dobra, jak daleko to? Nie, no błagam. Ej, no dobra, daleko nie, a może jakiegoś kłada upolujemy czy coś. Dlaczego on nie chce sprintować? A, bo pod górkę. Dobra, no w sumie bieganie sprintem pod górkę nie brzmi jak jakaś najprzyjemniejsza rzecz. No będzie walenie z buta. No niestety. No nic. Kurde, trzeba było uważać. To jest lekcja na przyszłość, nie? Trzeba ostrożnie jeździć tymi samochodami, szczególnie jak one cierpią na niedobory mocy, no. Także wracając do tematu, no mam nadzieję, że do tego piątku już będzie lepiej, nie? Bo ten katar to mnie po prostu zajedzie.
Tym bardziej, że wiecie, o co chodzi w Gothiku. Gothic to jest taka gra, do której trzeba mieć pełnię mocy. No. Swoją drogą to też jest bekowe, bo jak teraz ustawiałem zapowiedź na piątkowego streama właśnie z Gothiczka na godzinę 18, to zdałem sobie sprawę, że poprzedni live... Ej, tam chyba kład będzie. Jest. Zajebiście. Poprzedni live z Gothica nazywał się Wybór Gildii, czy tam Poszukiwania Gildii, czy tam... No chyba Wybór Gildii. I kurwa, ten film trwał 3 godziny, ja nadal po tych 3 godzinach nie wybrałem żadnej gildii, tylko zrobiłem parę questów, nie wszystkie nawet, żeby dołączyć do jakiejkolwiek. I ten drugi live się nazywa Wybór Gildii, część druga, nie? Bo no po prostu i tak do tego nie doszło. Ale tyle czasu, kurde, robić te questy i nadal, że tak powiem, tego nie dokończyć, no to jest trochę nędza. A właśnie, w trakcie spadania z urwiska Niewidzialny pisał, że ostatnio czasu nie ma, bo zarobiony. Nie, no normalna sprawa. Przecież chyba każdy normalny człowiek to nie ma czasu, że tak powiem, na to, żeby kurde po wszystkich live'ach skakać. Choćby się miało najlepsze chęci i ochotę na to wszystko, to niestety, ale wiadomo jak jest. No. Ja szczerze mówiąc przyznam się, że jakbym na przykład chciał sobie częściej chodzić po jakichś live'ach, to też nie miałbym czasu. Na przykład bardzo często jakieś właśnie moje ziomki robią live'y i na przykład albo jestem w pracy właśnie, albo sam coś robię, albo w ogóle, no nie ma szans, żebym wbijał i tak głupio trochę, bo na przykład chciałem coś zobaczyć, zależało mi, no i oczywiście ten live musi być w najgorszym momencie, no że tak powiem, jaki był. Na zapis live'a to nie oszukujmy się, to nie jest to samo, nie? W sensie to live'y są fajne, jak się można uczestniczyć w nich, co nie? A jak jest się po prostu gdzieś tam, kimś tam, nie można się zaangażować w ogóle w to, tylko po prostu można sobie obejrzeć zapis. No kurna, no to mocno nie o to w tym chodzi, co nie? Dobra, na 30 razy, ale dojechaliśmy. Krwawe żniwa. O, proszę bardzo, ten Penny, pan komisarz, nie, jak to się mówi? Dobra, nieważne, strażnik Teksasu wali Bongosa. Check this shit out. What do we have here? Yo, Carl. What up, kid? No, chłop chyba musi więcej jarać, bo teraz taki spokojny, co nie? Is this undercover training? Oh, no, you must be off duty. Yeah, whatever. Hush up, man. Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest. Kurde, znowu muszę wyczyścić lochal, przepraszam, z góry. And you are gonna deliver it for us. Hey, man, you losing it. You hallucinating this shit. What? Oh. Yo, True, come here, man. Krwawe żniwa. More like sarnie żniwo. Sarnie żniwo to jest piękna produkcja. Zawsze warto o niej wspomnieć przy każdej okazji. A to jest ciekawa, spisał, że mistrz tytułów. Nie, no, te moje tytuły na te streamy to są czasami takie średnie, bym powiedział, no ale co, no. Nie można mieć wszystkiego w życiu. Dobra, ten Penny, przejdźmy. 10 grosików, przejdźmy do meritum. Kurde, chłopa wszystko. Chłop się nawalił i poleciał. Patrzcie, co zrobił z Bogosem, no. Ale okrutnik. FBI? DEA? Nah, I'm more like a private investigator. Ta, prywatny detektyw. You give off a positive energy. How about some Vietnamese? Kurde, ile towarku ma chłop? Nah, I don't get down with that. But how do I know I can trust you then? Test zaufania, tylko jak przywalisz, to jesteś ziomkiem, no to kiepsko. Kiepsko, kiepsko. Squares across that ridge are not respecting my peace. I mean, survivalist maniacs. Kurde, gościu, wiecie co, skipnę to, bo to kurde, to będzie się tu produkował maniek. Jedziemy na farmę, gdzie bierzemy kombajn, to jest ważne. Zobaczmy mapę. Daleko to? O Jezu, gdzie tutaj? Czyli tu i prosto. Ja tu zawsze się tutaj gubię przez te mosty, nie? Bo tutaj łatwo się jakoś tutaj są na przykład takie kwestie, że skręcicie gdzieś wcześniej i musicie naokoło jechać później, nie? No dobra.
Nie no, płat, który brzmi jak Sanchez, to jest przesada, nie? To się jakoś się to nie wpisuje jedno z drugim. Jakoś nie gra. A to nie San Fierro? Nie, no San Fierro to jest chyba... Nie, no San Fierro z tego co ja wiem to jest dalsza część, w sensie... San Fierro z tego co ja pamiętam... To jest tu, o. O ile mi się coś nie popieprzyło. Chyba to jest to, gdzie on lotnisko jest obok. Ale może gadam głupoty. Nigdy nie byłem dobry w tych tematach. Szczególnie jak nie grałem dłużej w tą grę. Znaczy kiedyś może jeszcze nie było tak źle, bo kiedyś faktycznie byłem bardziej jakoś tak... Nie chcę mówić na bieżąco, ale... że tak powiem, no po prostu grywałem w te gry jakoś tak bardziej częściej w ogóle i tak dalej. Ja po czasie to się wszystko robię, mam wrażenie. Najlepiej Vice City pamiętam, jeśli chodzi o detale. A propos mistrza tytułów, pamiętam jak w Prodish w Need for Speed Most Wanted zrobił tytuł i miniaturkę pod Webstera z piątki Blacklisty. Że tak, że zdołałem przejść go na poprzednim live'ie, co nie? To w ogóle była taka bzdura. No ale co zrobić, no? To właśnie był przykład tego tworzenia tytułów i miniaturek, nie? Jakbym poświęcił chociaż 5% czasu, który poświęciłem na robienie miniaturki czy cokolwiek tego typu, poświęciłbym ten sam czas, czy tam, znaczy 5% tego czasu na pomyślenie nad tym, to kurde by takich faili nie było, co nie? A to nie Sanchez brzmi jak kład? Nie. Sanchez to jest Bóg Stwórca, Bóg i Ojciec. Tutaj dopiero są naśladowcy. Kłady zwykle mają dźwięk taki grubszy. Szczerze ci powiem, że na przykład jak byłem teraz na tych kładach na pustyni z miesiąc temu, czy tam 3 tygodnie temu w Egipcie, to kurde, byłem tak podjarany tym, że będę jeździł sobie z małżonką kładami po pustyni, że w ogóle nie pamiętam nawet jak one brzmiały, co nie? A ten filmik, co sobie nagrałem taki jeden, jak sobie jadę, to w ogóle nie słychać tego. A poza tym tamci, no Arabowie opierdalali straszliwie za to, że się brało telefon, wiesz, jedną ręką, przepraszam, tu był gaz. To tu normalnie sobie kręcisz, a tu jedziesz, nie? No i opierdzielali grubo za takie akcje. Także to też nie było samowolki. Wejdź na farmę i zabierz kombajn. Dobra, dwa razy nie trzeba powtarzać. Robimy im dojazd w starym stylu. Ło! Mają fantazję, skurczybyki. Gonią mnie skurczybyki. Kurde, to jakieś utwory były. Ej, pali, zaraz mi zacznie płonąć ten kład. Kurde, to jest moje radio? Co to jest za kawałek? Ja czegoś takiego nie wrzucałem. Halo? O kurde. Put your hands up in the air. O kurde, oni mnie tu rozjadą. Dobra, one head, one hit, one kill, o, one shot, one kill. O kurwa, co to było? Skąd to? Halo? To ten z łopatą raczej tak do mnie nie przywalił. Wow! Kurna. Nie. Błagam litości. O kurna. Dobra. I to było niespodziewane. O, tutaj sobie kucniemy. Kurde, mocna akcja. O, mordę. Dobra, lecą jakieś strzały, ale tu szybko wskoczę do tego kombajna, to może przeżyję. Dawaj. Jedziemy z tym. Pięknie, dobra, udało się. Najpewniej brzmił wututututu. Nie pamiętam nic, w sensie dźwiękowo, jakichś tych aspektów tego typu w ogóle nie... Kurwa, jedzie to, czy nie jedzie? Nie pamiętam kompletnie. Młócą. O, teraz ja ich przemłócę. Nie ze mną te numery, skurwysyny. O, i mielimy ich. I cyk, cyk, cyk. O, tak. Tak to się robi. Patrzcie, jakie mięsko idzie. Patrzcie, spierdzielają. Nie, teraz to nie ma. Ja nikogo tu nie będę oszczędzał. O, i cyk, 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 cyk. O, i tu jeszcze im stodołę rozpierdzielę. O, proszę bardzo. Ej, kurde, dostałem jakiegoś hita chyba nawet. Tak teraz widzę, że coś tam HP zeszło.
Dobra, tym to już odpuszczę, bo mam lowa, szczerze, to nie będę tutaj szalał. Kurwa, jeszcze strzela do mnie. Ej, oni mogą mnie tak rozwalić? Lipa. Nie wiem, co mam z tym zrobić, nie? Może tu trzeba jakiegoś parkoura zrobić. Dobra, kurwa, jolo, parkour tym. Parkour, kurwa, kombajnem, nie? Tylko ja nie wiem, czy oni nie mogą mi rozpierdolić tego o Jezus Maria, tego kombajna. Chyba tutaj się go gdzieś tutaj zostawia. O, dobra, już jest blisko. Może się uda przeżyć. Jedź do celu. Dobra, dobrze, masz rację. Kurde, wali do mnie ten rednek pierdolony jak po prostu do kaczek. O, i wjechał ze mną tutaj. Udało się. Mniam, sałatka i mięsko. Nie, no to był pełnowartościowy posiłek. Udało się. Przez dachowanie? Stary, czyli ogólnie dużo farta w tym było. O, Bayot Injection chyba. Jeździłem kombajnem, mieliłem redneków, tak się widzisz. Ominęła cię potężna misja. Proszę bardzo, młyn w Los Santos. Dobra, spotkamy się tam, tak, tam się spotkamy. O, jest szacunek za zmielenie typów. Idziemy sobie zapisać w takim razie, moi drodzy, a tutaj jest. Do Cezarza idziemy. Angel Pine, a to był Angel Pine? Czy jak to było w oryginale? MPD, ty mieszkasz na wiosce? Kurde, zajebiście. Nigdy tego nie doświadczyłem na żywca. W sensie, była taka miejscówka, gdzie jeździłem razem z moimi kuzynami za dzieciaka. I tam w ogóle moja babcia miała działkę, później tam się coraz więcej rodziny zaczęło sprowadzać, później ta cała rodzina zaczęła zjeżdżać. W każdym razie tam obok było sporo rolników i ten klimacik był całkiem fajny. W sensie, póki to są rolnicy, którzy tam normalnie sobie sadzą jakieś towarki, jakieś tam, kurde, kukurydzek, coś tam robią i tak dalej. Nie znam się na tym zupełnie. No to w ogóle przyjemnie, w sensie nie ma jakichś niepożądanych zapachów i tak dalej, co nie? I dobrze to wspominam, także myślę, że w odpowiednich dawkach to coś takiego to pewnie nawet spoko sprawa. Dobrze, że nie przetłumaczyli anielska szyszka, no to brzmiałoby dobrze. Angel Pine. O. No ale jakby nie było, Angel Pine to tak trochę średnio. A pamiętasz historię Danielka, co mi opowiadałeś? Kurde, dużo w ogóle historii, szczególnie z Danielkiem jest. Ej, ale to jest najgłupszy save tutaj, jaki może być. Kosztuje to 20 patyków, a kurde, tam zaraz obok jest przecież save. No to po co mi to, nie? Gdzieś tam dalej na zadupiu, okej, ale tutaj... Toż lepiej się przejechać i... Oj, proszę bardzo, patrzcie jak daleko do tego save'a. Ojej, straszne, co nie? Pytanie, jaka historia tego z Danielkiem, bo tam dużo historii z Danielkiem było. Gospodarstwo, dużo kur, dużo klientów na jajka. No spoko, no to tak w sumie przyjemnie, w sensie wiesz co chodzi. Sama satysfakcja z tego, że masz coś takie wiesz, od siebie prosto tutaj. Ze swojego pola to już musi być coś zajebistego, nie? O Jezu, prawie save'a w sensie questa odpaliłem. O, jeszcze raz tutaj zapiszemy. No, myślę, że raz na jakiś czas pojechać sobie w taką miejscówkę to jest spoko, nie? No, w tym roku może odwiedzimy, jak dobrze pójdzie. Tam ciociunie. Ale ogólnie, nawet spoko sobie coś takiego zrobić. Pamiętaj na offstream, żeby na tej wiosce zrobić misję z ambulansu. O, i to jest bardzo dobry plan. Muszę sobie nie zapiszę sobie, ale będę pamiętał. Dobra, no bo to jest ważne, bo z tym HP to sobie można wiadomo co. Inflacja w San Andreas jest potężna. W takim 90, no, kilka patyków. Kurde, a możemy spróbować tą quest zrobić jeszcze, kurde, bo są 2 godzinki live akurat. Mógłbym podjąć próbę jedną, taką wiecie o co chodzi. Jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to chuj. A Danielku, daj mi buziaczka. Mua, mua, mua. Tak było, o, tak. Ej, dobra, co zrobić, żeby przyjechał tu ambulans? Spuśćmy komuś w pierdol i przyjedzie ambulans, zrobimy jedno podejście. O,
O, dziadek wygląda takiego, co i tak mu niewiele zostało, to tam przyspieszymy trochę, kurde, to co i tak by się wydarzyło. O, tutaj... O, tutaj jeszcze jeden pacjent i wystarczy. O, i patrzcie, ile siopy miał. O, to motherfucker. Dobra, no i co? Czekamy, teraz czajmy się tutaj w krzaczkach. Nie, znaczy w krzaczkach, za murkiem. Czajmy się teraz na jakichś takich tutaj, prawda, paramedyków. O, jeszcze jeden. Koleżko, co ty tutaj robisz? Halo, proszę, uspokój się. O, i cyk. Dobra, czajmy się tutaj na ambulansik. Może ktoś przyjedzie, kurde. Co z tą służbą zdrowia tutaj jest? Policja przyjechała i mają wyjebane. Daniel jest legendą wszędzie. Zawsze i wszędzie Danielek legendą będzie. Obok motelu jest. Tego motelu, w sensie tych trailer parksów, czy... Czekaj. Motel. Dobra, weźmiemy rowerek, zrobimy wizję lokalną. Gdzie tu jest motel, moi kochani? Moteliki. Szukamy... A, ja wiem, ten motel, co tam było... Było palone, w aucie było palone. To było gdzieś tutaj z boku, mi się wydaje. O, jest motelik. O, jest paramedik. Proszę bardzo. Dobra, wszystko się zgadza. I to jest idealnie, bo akurat Hyper w tym samym momencie pisał, jak ja tutaj wjeżdżałem. Dobra, aby włączyć lub wyłączyć misję sanitariusza, wciśnij 2. Sanitariusz, odwieź ostrożnie pacjentów do szpitala. Ostrożnie, to jest słowo klucz w tym przypadku. Dobra, słuchajcie, full focus. Jezu, jeszcze czas. Dobra, babcia, wskakuj tu. Tylko szkoda, że nie zrobiłem modyfikacji, bo jak tu się drzwi upierdzieli, to oni wskakują od razu, nie? I cyk. Dobra. Dobra, babcię już można rozpierdzielić. już jest zgarnięta. Słuchajcie, wpisaliśmy w notesik. Babcia odhaczona, można jechać dalej. Dobra, Maniek, wskakuj tu, kurde. Tylko oni chodzą jak takie pokraki trochę na tej wiosce. Nie, na wstecznym to kiepsko jedzie. Uratowany i zaraz będzie rozjechany. No przeżył, skurczybek. Jest wola przetrwania. Wola walki. O kurwa! Walnąłem babę! Halo, proszę wskoczyć. Zapomniałem dodać, że moim ulubionym piłkarzem był Tomasz Hajto. To wiele tłumaczy. Dobra, wjeżdżamy sobie tutaj. W lewo, o, cyk. Ej, ale oni tutaj na lokalsie to są naprawdę blisko. Tylko niestety jak znam siebie, to ja to i tak zaraz spierdzielę. Zgarniamy ekipę teraz całą. Na FB masz. O Jezus Maria, nie wiem co na FB teraz, bo się przyznam się szczerze, że się na chwilę wyłączyłem. Tutaj na tyle mnie to, że tak powiem, o, policja. Na tyle mnie to tutaj teraz psychicznie zgięło i te questy, że przyznam się szczerze, że już nie wiem o co chodzi. No możesz mi na PW napisać, byku. A, film z Danielkiem, dobra. Tak, był. Był film z Danielkiem na grupie, faktycznie. Kurde, jaką ty masz dobrą pamięć, stary. Ja pierdzielę, ja też zapomniałem, że ja w ogóle takie rzeczy robiłem. No wskakuj, gościu. Kurde, ile tu tych poziomów trzeba było zrobić, bo oczywiście nie czytałem. Na PW. Wyślij mi Danielka na PW. Dobra, dawać następnego. Sygnały? Jedzie ten skurwiel, czy nie? Jak to się włączało? O! Iu, dobra. Cyk. Zaraz powiecie, żebym to wyłączył. Ileż można? MPD plus 1, czyli widzę, że byliście jednomyślni. To szybciej, kurwa. No kurde, gościu. Nie! Jedziemy. Łeło. A to jeszcze więcej, ale tu trzech chyba tylko wchodzi do fury, nie? Nie, no cudowne jest to wysadzanie ich jeszcze tutaj, chłop, kurde, ledwo pokuśtykał i już go rozjeżdżamy. Nie no, powiem szczerze, kurde, w karetce to byłaby nawet ciekawa robota. Poziom 5. Kurde, ja nie pamiętam serio, ile tu tych leveli trzeba było zrobić. 12 albo 10, tak mi się kojarzy. Ale może coś pieprze głupoty. O, jeszcze jedna baba. Babciu, wskakuj.
No kurna, co ty robisz? Kurna, zaraz pomogę. Wycofam ta szybciej wsiądzie. Mama pieprzona, ma psztyl pieprzony. Mocno psychikę? No, pewnie tak. Znaczy nie wiem, no myślę, że w ogóle to trzeba być, takiej roboty to trzeba więcej mieć jeszcze, bo to w ogóle trzeba mieć trochę też wiedzy, co nie, że to nie wystarczy tylko, no kurwa, kolego, co to miało być? Poza tym też trzeba umieć tym ludziom pomagać, nie? Nie to, że tylko przyjedziesz, powiedzieć, no siema, no skakuj na pakę, jedziemy do szpitala, nie? Czasami to trzeba doraźnie coś od razu pomóc tym ludziom. Ja pamiętam na przykład, jak kiedyś przy mnie cucili żula, to normalnie pakowali mu palec tutaj i było halo, wstajemy! O, i on ten żul miał wyjebał go kompletne, aż mu tu palec wsadzili za ucho tak na pełnej, on tak i od razu wstał, co nie? Motherfucker. Także jakby ktoś nie chciał wstać, to pamiętajcie, wsadzacie palec za ucho i ładujecie, jakby miało nie być jutra. Szybciej. 6. level będzie teraz. Kurde, serio, aż bym zatrzymał na chwilę sprawdzić, ile jeszcze trzeba to zrobić, bo ja nie wiem, czy mi się uda, czy podźwignę to psychicznie. Wiecie, o co chodzi. Silna psychika nie tylko w grze, ale trzeba mieć silną psychikę również i tu, że tak powiem. I w realnym życiu, i w grze. O! Ej, 10 klocków! To jest bardzo intratny biznes, moi drodzy. Nic, tylko zostać medykiem. Premia jak za COVID-a. No, skakuj, skakuj. Kurwa, no co jest? On niewidzialny był, sukinsyn. No 10 klocków? Kurna, CJ zarobił więcej za jeden dzień na paramediku niż kurna przy strzelankach z gangami. To daje do myślenia. Zawsze mówili, idź na studia, zarabiaj pieniądze. A wyszło jak wyszło. Najpierw debiut w branży hotelarskiej. Zakończony po pierwszym dniu dnia próbnego, zakończony złamaną ręką. Dwie kości, tuż obok nadgarstka. Długo nie potrwały te szaleństwa. Później... Co to było później? Branża alkoholowa. Też skończyło się źle. I co teraz? Teraz... Branża medyczna. Od backstage'u logistyka. Zobaczymy, co to będzie, ale widzicie, no... Jakby był CJ-em, to by zarobił tyle hajsu, że widzicie, o co chodzi. Po co tu biegać po jakiejś robocie, jak można sobie wozić ludzi, rozjeżdżać i jeszcze ci płacą za to. Z Bołszynek mi się przypomniał. To był ten, co na początku sprzątał magazyn, a później był jego kierownikiem. O, rozjechałem babę chyba. Bogactwo! O, co tu się dzieje? Krajcy chlebę. Matko Boska. Dojazd. V699 999 HP 999 HP 999 HP 999 HP 999 HP 999 HP 999 HP. O, już. Bardzo dziękuję za donata. Kurde, ale ładnie zryło go. Słyszeliście? Nie wytrzymał. Iwona tego nie zniosła. O, jest 200 ponad złociszy. Patrzcie, co się wydarzyło. O, i rozjeżdżam tych typów. Bardzo dziękuję jeszcze raz za donata. No proszę, proszę. Także dzisiaj magiczna bariera 200 zł została przebita. Dzięki dzisiaj nie dzięki Hyperowi, dzisiaj dzięki Miłoszkowi, czyli a.k.a. Krajcy Chlebę oraz dzięki Kawasowi. Kawas rozpoczął dzisiejsze rozdanie. Także bardzo dziękuję za donejciki, moi kochani. Odcinek D.U.P.A. Misja zrobić porządek. To ten z innej galaktyki, co narobił studiów tytułów naukowych. Dobra. Pamiętam. Kurde, najgorsze jest to z Kapitana Bomby, że ja już wszystko oglądałem. Znaczy dosłownie wszystko. W sensie, o, już full. Wolne miejsca zero. Skurczybyki, no. Na kolanka jeszcze jednego zakrwawionego skurczybyka. Oglądałem wszystkie praktycznie odcinki, znaczy na pewno oglądałem wszystkie, ale chodzi o to, że oglądałem je w maratonach, tak jak jest taki live na YouTubie. Oglądałem je oddzielnie, w różnych momentach, że tak powiem, w różnym czasie. I problem jest kurna taki, że mi się już wszystko zlewa w całość, co nie? Ale ogólnie, no już
nic mnie nie zaskoczy raczej. Potężne, ukochane uniwersum, które polecam, jeśli ktoś lubi, to jeszcze sobie obejrzeć Egzorcystę. Bo serio, to wszystko się łączy, nie? Dobra, wjechała mi ta baba na pakę. Lecimy odwieźć. Siódmy level. Myślę, że już jesteśmy blisko. Dobra, wyłączę na chwilę to iu, bo mi to trochę banie ryje. Będziemy włączać tak raz na jakiś czas, żeby nie przesadzić. Na straży topki. Nie od dziś, że tak powiem. Czy stół byłby dobry? Nie dowiemy się nigdy. Stół z donate'ów. Kurwa, w ogóle co to za cel donate'ów? Teraz to chociaż ja się staram naprawdę cele donate'u robić takie istotne, ważne, takie, wiecie o co chodzi, takie przemyślane, takie, że na przykład tu są pianki, wiecie o co chodzi. Tu krzesełko, tu prodisz do filmów czy coś. A kurwa, pamiętam te czasy, jak był, kurwa, był cel donate'ów, stół. I to serio był stół do jadalni. Nie dość, że ten stół się okazało, że się rozjebał przy openingu, to jeszcze w dodatku w ogóle co to za cel donate'ów, nie? Stół. Przesada. O, jest i Daniel Ruta. Witamy serdecznie, Danielku, witamy cię serdecznie. Oh yeah. Przemyślane Elgato, na przykład. No, wszystko co jest Elgato, to jest przemyślane. Znaczy firmy Elgato, dodajmy. Rumca i zdojazd. Oh yeah. Tu jest jeszcze jeden? Jest jeszcze jeden tutaj. Miejsce jedno, dobra, zgarniamy. Jest i Rurek Krawczyk. Rurek Krawczyk to jest znany wariacik. Nieprzypadkowa postać, jest szczególnie ważna dla rozpłodowego uniwersum. Postać legenda. Zresztą, co tu dużo mówić, wychował go sam Pershing. Tego człowieka nie muszę wam przedstawiać. Polecam, na playliście jest taki fragment podcastu z Danielkiem. Nazywa się Warszawskie Bramki. Jest w playliście Archiwum Rozpłodowe na tym kanale. Jakby ktoś chciał sobie posłuchać podcastu z Danielkiem, to wciąż jest dostępny. Zapraszam. Podcast. To jest bardzo mocne słowo, ale jest jakby coś. Mateo chciałby być? Tak, to była dobra piosenka. Zresztą ja to gdzieś mam tam w ogóle na dysku jeszcze. Mocne to było. W ogóle powiem szczerze, ten cały projekt wtedy, może, że tak powiem, pobudki nie były dobre, ale to, co z tego wyszło, to było coś cudownego. No kolego, halo. Kurwa, on chce mi całą misję rozpieprzyć. Widzieliście go? No wskakujesz tam, Maniek, czy nie? Ja pierdzielę, 24 sekundy. YouTuberem. No, to było zajebiste. Nie, no to było naprawdę dobre, kurde. To w sensie było takie właśnie... Wiecie, o co chodzi. To był mocny temat, warty zapamiętania. 9 level, dobra, słuchajcie. Mamy 17 klocków, nie? W ogóle Hyper ma 200 IQ, że on rozkminił to, że tutaj się robi te questy tak blisko. Bo normalnie byłoby bujanie się po całej jakiejś tam miejscówie większej. A tutaj to można na spokojnie. Nie, to było coś innego chyba z tymi fankami. Nie wiem, muszę sobie tego przesłuchać. To dawno tego nie słuchałem. Koniecznie musi to wlecieć. Koniecznie musi to... No, wskakuj, babciu. Koniecznie musi to wlecieć gdzieś dzisiaj na głośniki. Nie odpuszczę. Ambulans jest pełny, dobra. W ogóle zawsze mnie fascynuje to, że żeby uratować dwa istnienia, na przykład zabijasz 10 typa. To jest cudo po prostu. Dobra, lecimy dalej. Tylko kurde, jeszcze rozkmina, czy to 10 level wystarczył, czy trzeba było więcej, nie? Ja naprawdę nie pamiętam. O, jest i kapturzysta! Mateo jest Mateo kapturzysta, proszę bardzo. Zobacz, nawet przed chwilą śpiewali piosenkę o tobie. Proszę bardzo, kapitan Cox Rurson. Kapitan Cox Rurson, 16 zł. Co tu się dzieje? Kropka, zobaczyłem go wtedy w klubie. Był ubrany w smukły biały garnitur. W tym momencie już wiedziałem, że to on zmieni moje życie. Proszę bardzo, to jest początek historii o Pershingu, o królu Pruszkowa. Nie, no to jest taka anomalia, co tu się dzieje. Słuchajcie, jest wspominanie pewnych tematów, pewnych piosenek. Piosenek na cześć ulubionego youtubera Mateo. Sekundę później wbija Mateo. Lecz wjeżdża donate, za którego bardzo dziękuję, od kapitana Coxa Rursona. To jest kurwa za dużo. Za dużo rzeczy w jednym momencie. Mówię wam, żyjemy w symulacji, jak to mawia mój kuzyn.
Crazy is my life. Bardzo dziękuję jeszcze raz za dodajcika. No nie, tylko nie psy. No ostatnie, czego mi tu było potrzebne teraz. No nie, no musieli się napatoczyć, kurwa. Tylko, że mnie teraz nie zhaltowali, wiecie o co chodzi? 12 poziomów jest tej misji karetkowej. Dziękuję ci bardzo, Nitzgea, za pomoc w rozkminieniu tego. No babciu, jedziesz, jedziesz, żeby nas tu nie zhaltowali teraz. O, zgubili nas, dobra. Dobra, dobra, lecimy. Ale 12, to dopiero 9, no to my, że tak powiem, nie mamy się co cieszyć jeszcze. Plus jest taki, że trochę hajsu zarobimy. Dojazd, kurwa, oj tak, damy radę, no. Jeszcze 2 levele, jakoś to zdzierżę psychicznie. 4050 dolarów. Wychlone masz? Czyli co tam, jakiś towarek z dzisiaj siadł, że tak powiem. Uwaga babciu, ostrożnie z przechodzeniem po ulicy. Bo jak ją tu strzeli ktoś tą babcię, to już nie ma co zbierać. Dobra, jeszcze tego farmera bierzemy. Kurde, problem jest z tą zawartością, że tak, może inaczej, nie z pojemnością, tylko z tym, ile osób można wstawić sobie do tej karetki, że tak powiem, na fulla, co nie? To byłoby fajnie, jakby się dało tutaj ładować jakoś więcej tych typów. Uwaga, kapturzysta wysłał coś, co po pierwszych dwóch słowach brzmi jak żart, więc muszę... Urwa! Ej, no, słuchajcie, patrzcie, co ona robi. Baba leci na mnie z kijem golfowym, jak ja zgarniam ludzi tutaj do lekarza, co nie? O, odpuściła. Już czytam. Co tam napisał kapturzysta? Przychodzi baba do łysego ginekologa, siada mu na głowie. Co pani robi? O Boże, Boże drogi. Jezus Maria. Grubo, stary. Nie, w ogóle te żarty z ginekologami to są najgorsze zawsze. Tak samo jak było dobra, nie będę takich rzeczy opowiadał. W każdym razie pamiętam, że kiedyś miałem takiego ziomka, który mi po prostu całą taką listę tego rozpisywał, co nie? Potężne. W każdym razie mocny temat. Wpisuje się w uniwersum, że tak powiem. Kiedy znowu następne warszawskie bramki? No właśnie. Kiedy kolejny podcast? MPD kocha takie żarty. No proszę bardzo. Najbardziej rozpierdziela. Reakcja trzykropkowa. Wait for it. Dobra, wskakuj. Jeszcze jedno wolne miejsce i jeszcze tam chyba dwóch typa na mapie widzę. Słuchajcie, Mateo po prostu nawiązał do zawodu, jaki teraz tutaj Carl Johnson CJ przejął w tym mieście. No słuchajcie, to, że Carl Johnson jeździ sobie karetką i rozwozi ludzi, to nie znaczy, że nie ma wtyk u pana ginekologa również, także nic nie wiadomo. Wolne miejsca 3. No dobra, jeszcze tutaj. W ogóle co do żartów, to też jest takie coś, że ja się po czasie zdałem sobie sprawę, że w sumie nikt ogólnie chyba... Ja już, że tak powiem, w pewnym wieku nie uznaję czegoś takiego jak żart, że ktoś coś powiedział, jakaś historia i coś się wydarzyło, tylko po prostu sytuacyjnie, co nie? W sensie nikt nie opowiada jakichś tam historii w pewnym momencie o wrażenie. No pamiętam, jak na przykład mój dziadek jeszcze, no mój dziadek to nie muszę mówić, że chłop starej daty, to on normalnie kiedyś sobie spisywał takie żarty, albo na przykład była taka gazeta Angora, co nie? I on z Angory sobie spisywał żarty, które mu się podobały, tam pod koniec były zawsze jakieś tamten. I on później na melanżach, jak już trochę się, że tak powiem, lepiej bawił, to zaczął opowiadał wtedy te wszystkie tematy, co nie? No a dzisiaj, kurde, nie spotkałem się z tym, żeby nasi, znaczy jak coś tam moi rówieśnicy, mieli takie podejście do tematu. Kapitan Cox Wilson, 25 zł. Kropka, podszedł do baru i powiedział barman 4 razy woda, 4 razy mrugając do mnie okiem. Zarumieniłem się. Słuchajcie, to była kontynuacja historii pana Pershinga, spotkania Pershinga z Danielkiem. Bardzo dziękuję za kolejnego donate'a, swoją drogą potężnego donate'a chciałem dodać. Dziękuję bardzo, ja się zaraz też zarumię, jak to takie będą... potężne donaty. Swoją drogą, kurde, to są donaty, pod które się wali normalnie browara, ja mam tylko wodę, bo jestem przeziębiony, nie mogę takich rzeczy, że tak powiem, korzystać z życia. Także dziękuję, słuchajcie. Ten cały storytelling, moi drodzy, zmierza do tego, że Pershing podszedł. Albo nie będę spoilerował. Kto oglądał warszawskie bramki,
Ten wie, jak to się skończyło. No wysiadać, skurczybyki. Muszę jechać po następnych. Zaraz kupujemy tron. Ja bym się nie zapędzał tak, moja kochana. Co, ja piję wodę. Nie wódę, tylko wodę. Nawet nie gazowaną, co nie? Nawet nie mineralną. Źródlaną. Rurku, proszę mnie nie przepijać. No, stary, rurek tutaj widzisz, wjechał na grubo. Jak za dawnych czasów się zaczynają robić akcje. O, i wskakujemy, cyk. O Boże. Znowu, kurde, ja się boję, że ich będą rozjeżdżać. Widzicie, tutaj to wszystko się na milimetry dzieje. Nie, no on, czyli pan Pershing, jakby zobaczył, co ja piję, to by powiedział, że wypierdalaj z mojej ziemi. Wiecie, o co chodzi. Nie, no pan Pershing uznawał tylko, że tak powiem, uznawał tylko pewien procent. Poniżej tego procentu nie było rozmowy. Wodę niegazowane zwierzęta piją jak możesz, no taka prawda. Ale no serio, no ja teraz muszę się oszczędzać, bo jak słychać zresztą, trochę jestem przeorany i zrobiłem sobie detoks. 5 dni bez alkoholu. No niestety. Zaraz wjeżdżam na ostro z donatami. Strach się bać, stary, bo to co tutaj się przed chwilą wydarzyło, to już było too much. Że tak powiem, uniwersum nie było gotowe. Dobra, i poziom 11. Kawa spójrzcie, stówę płaci. Nie, no stary. Słuchaj, oszczędź pieniądze. Jezu, myślałem, że go rozjedzie. Kurde, w sumie z drugiej strony, na co, uwaga, na co pytanie takie, o, drabina? O, już nie ma drabiny. Pytanie takie, że tak powiem dla was, na co wydaje pieniądze typowy Metinczyk? Uwaga, odpowiedź jest tylko jedna prawidłowa, ciekawe czy ktoś zgadnie. Podbijam stawkę, duży street. Oszczędź pieniądze, kup czekoladę. Nie no, oszczędź pieniądze, kup sobie, co sobie możesz kupić? Dobra, nieważne, słuchajcie, moi drodzy, pamiętajcie. 12 poziom to już, czy ja muszę jeszcze jedno? Czy już koniec? O co tu chodzi? Nie, no jeszcze jedno chyba, nie? 4 dychy plus dycha. Razem 60. Jeden drink 15 zł razy 10 to 110. Na cygara i SM. Dokładnie, chodziło dokładnie o smocze monety. Proszę bardzo, daleko nie trzeba było. Podbijam stawkę, duży street. Wbijamy panowie. Chyba to jeszcze tego questa trzeba zrobić. Dobra, to jeszcze tego zrobię dla pewności. Kurwa. Tego zrobię dla pewności. Żeby nie było, że ja tu coś za szybko cofnąłem. Wiecie, o co chodzi. Macao. Nie, no muszę sobie obejrzeć Captain Bombę. Jeszcze raz. To było chyba z tego, z odcinka Titanic, z tego co pamiętam. Potężny hazard. O, klatówę tu mają w restaurancie, na backstage'u. No widzisz, kurde, nie no, ja powiem ci szczerze, ja już mówię ci, tyle tego oglądałem, tyle razy to oglądałem i na przykład czasami włączam YouTube'a, szczególnie jak Gosi nie ma, bo Gosia już ma dosyć w ogóle tematów związanych z Kapitanem Bombą trochę, bo po prostu zamęczam już od lat. Jest coś takiego, co się nazywa maraton Kapitana Bomby. I na przykład po prostu sobie to włączam, ma to lecieć chwilę gdzieś w tle, bo nie wiem, kroję warzywa czy coś robię. I jak już człowiek zacznie oglądać, kurna, nim się człowiek obudzi, to już ogląda 15 odcinek Święta Dupy Skuta Senatu, nie? To po prostu idzie samo, to jest automat. Ło. Także wiecie, o co chodzi. Niestety. SM, Poland MT2. Jak mnie namawia, skurczybyk. Nie, słuchaj, to nie o to chodzi. Mówię ci, ja bym chętnie zagrał sobie jako taki na ficie, wiesz, o co chodzi. Na kooperacji, że na przykład byś sobie chciał nagrać film na kanał, a ja bym był tutaj tak, wiesz, po prostu jak, no, że tak powiem, po prostu gościnny występ. Coś takiego by mi się bardzo... bardzo podobało. A wiesz co, nie, no dzisiaj po live'ie to ja już, że tak powiem, chwilowo, że tak powiem, znikam na dzisiaj, ale coś tam później być może, jak najbardziej, dawaj znaka, nie? Tylko ja jestem mało discordowy, ja jestem już dziadkiem i dziadkowi trzeba napisać na PW na Facebooku, że coś się dzieje. Bo ja na Discorda wchodzę tak rzadko, że później nawet nie wiem, że coś jest na rzeczy, co nie?
zrobić streamka wspólnego z Kawasem, no też tak może być, tylko że ja właśnie tutaj nie chcę robić Bettina, bo ja się boję, że dostanę bana. W sensie, on, że na przykład Kawas będzie robił 30 streamów z Bettina, a później, a później ja zrobię jednego i on nie dostanie ani razu strajka, a ja dostanę od razu, nie? Wiecie, o co chodzi. Ja po prostu jestem specjalnej troski, jeśli chodzi o te rzeczy i git. Tapujemy na 200 tapów, piję pół 0,5 amolu. Jezus Maria, ja ci powiem, że po pierwsze, chyba ja teraz nie wiem, czym zdzierżył setę wyzerować. Jestem w takiej słabej formie. A po drugie, mam wrażenie, że ostatnio amol zaczął na mnie jakoś inaczej działać, co nie? W sensie walę grzdyla i mam taki dziwny ścisk w gardle, co nie? Takie, że po prostu ten amol jakby mi chciał bokiem wyjść po prostu. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, co się stało, bo tyle lat degustacji amolowych i było wszystko okej. I cyk, dobra. No to teraz już jest poziom 13. O, tak, 5000 jeszcze. Dobra, to teraz zanim się gra wyjebie, idziemy zapisać. Ale HP ma dużo. Ej, wiecie co, jeszcze jednego questa zrobię, bo tak mi jakoś mnie tak, kurde, rozgrzało to wszystko, co tu się działo. Tak fajnie poszły te questy ambulansowe, w sensie nie spodziewałem, że się to uda. To miało być takie, dobra, podejmiemy próbę, wtedy to zwalę i lipa, nie? A tu nie dość, że się udało, tu jeszcze potężny Cox Rurson wjechał. Potężne donaty, w ogóle siok. Siok i niedowierzanie, także zrobimy sobie jeszcze jednego questika. Tylko w dzień poproszę. Takiego na finish. Ja walę cały czas live'y i mnie nie strajkują. No ale mówię ci stary, ja po prostu to już wiem. Ja przyjdę i ja dostanę strajka za samoistnienie na tym świecie. O, tutaj Caesar, Scandal się zabawiają. Dobra, ja się zbieram na CS, jak będzie live za pół godziny, to jeszcze wbiję, jak nie, to dobranoc. Nie, no za pół godziny to już szanse bardzo niewielkie. Która jest w ogóle godzinka? Jest 20:36, no ja jeszcze i tak muszę jeszcze z psem iść, także już i tak jest kijowy czas. Także nie sądzę, jeden normalny questik i finito, nie? Kawas pisze dojazd. Serdeczny dojazd jest wśród nas. Chodź się wkurzył, Caesar. But he don't mess with no yay. Come on, CJ. How you think he got that CJ, house, CJ, huh? CJ. Just let that grow for life bullshit go and take a look around. I wylądowali na wiosce właśnie za tą gangsterkę. Tak się skończyło. Właśnie, Danielku, nie wiem, czy jeszcze jesteś, ale zobacz. Mam tutaj pałeczkę teleskopu. To nie jest pałka, bo zobacz, tu jest długość mojej dłoni. Poczekaj. O, zobacz, takiej długości. Trochę jak taka, nie wiem, jakaś różdżka jak w Hogwarcie, ale taką różdżką. Dostać! Nie byłoby za ciekawie. Świeży zakup. Dzisiaj odebrana. Jeszcze dziewicza. Jeszcze nikt nie dostał. Cigaros? Test potężny, test cygara. Kawał bydlaka, nie? Krutesik. Saj, może mały, ale wariat. Taki sprzęt to można zabić, oj tak. O, do Kataliny. O, widzicie, to będzie idealny, że tak powiem, quest na finisza. Także lecimy do koleżanki Katalina. Także ogólnie tak wygląda ten sprzęt. No jeszcze nie testowany. To jest najkrótsza pałeczka, jaką znalazłem. Ale właśnie chodziło o to, żeby to sobie normalnie do kieszeni wrzucić. Takie było na czarną godzinę. Jakby co. No ale a te bydlaki to się w ogóle w kieszeń nie mieszczą, nie? Takie duże. Dobra, odpuszczam kłada. Jedziemy dalej z Sanchezem. Sanchez. To kurde, nie pamiętam, jak tu się do tej Kataliny jechało, tak szczerze. A gdzieś to tutaj, o to, tu, o to, gdzieś tu. Jakoś tak to było. Bogactwo, kapitan Coxurson. One more time. 16 zł. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo. I spojrzałem na pole. 200 armat grzbiało. Artylerii ruskiej ciągną się szeregi prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. Słuchajcie, ten donate, bardzo za niego dziękuję oczywiście, to jest donate legenda. Ten, kto był kiedyś na dawnym streamie z Metina.pl, ten wie, że taki sam donate kiedyś wleciał właśnie. Reduta Ordona. Kurde, bardzo dużo pozytywnych, ciepłych wspomnień we mnie wzbudził ten donate. Mi się przypomniało w ogóle cała masa, w ogóle to był bardzo fajny stream wtedy.
i między innymi wleciało wtedy w aucie. O kurde, będę brał cię w aucie, wleciał bicik. I w ogóle donate, nie, tak, to był donate chyba z tego, a później wjechał bicik. Także cała masa dobrych wspomnień. Bardzo dziękuję. Myślałem, że to będzie końcówka historii, co się tam wydarzyło dalej z Pershingiem. Że, och, dziękuję jeszcze raz za donatecika. Kurde, dzisiaj Rurson poleciał grubo. W sensie potężny boost celu donate'ów. Także jeszcze raz dziękuję. Dzięki, byku. Nie spodziewałem się tego kompletnie, także... Jest mi mega, mega miło, bardzo ci dziękuję, stary. 25 cm jama mi się mieści w środkowej kieszeni kurtki. 25 cm w kieszeni kurtki? Kurde, to dziwne. Jak ja sobie tam mierzyłem, to w ogóle złożona to chyba mi wychodziło, że tam 17, 18, 19 to góra, co nie? A tamte większe, no to w ogóle nie było szans. Piękny stream z Redutą. No, to dobrze wspominam w ogóle, powiem wam szczerze, te streamy z tamtych czasów. To był taki moment przejściowy, że tak powiem. Jeszcze nie do końca było wiadome, w jakim kierunku... O kurde, w jakim kierunku pójdą te... O, fuck! Te streamy wtedy, bo to było po takiej przerwie, myślę chyba. Tak mi się kojarzy, były streamy. Tak mi się coś kojarzy. I właśnie wtedy to był jakiś taki moment przełamania. Ale najlepsze jest to, że widzicie, że to i tak jest trochę... Poszło w tą stronę. Że dzisiaj ten stream jest, wiecie o co chodzi. Był gorszy moment, lata mijały, o kurwa. Skill nie przyszedł, jak sami widzicie. Ale jedno jest pewne, że kurde, no może nie wszystko poszło tak jak chciałem, bo to była długa przerwa, kanał się zmienił i tak dalej. No ale dzisiaj mamy 2024, a jednak stream jest, wiecie o co chodzi, nie? Także nie poszło to gładko, ale no suma summarum jednak ten stream dzisiaj jest, nie? Także jednak to nie padło. Myślę, że to chyba najważniejsze. No to było na Odyńcu, ale to było po jakiejś przerwie, tak mi się kojarzy. To, co się dzieje z Pershingiem, to rozmowa na wódkę. Makao i kubańskie cygaro z kiosku. Cygaretki, kubańska cygaretka. Słuchaj, to jest prawda. Zgadzam się. Myślę, że trzeba będzie to uwiecznić. Tylko muszę zobaczyć voice moda, czy, bo wiesz o co chodzi, żeby nikt nie poznał, że tak powiem, naszej prawdziwej tożsamości, stary, co nie? Teraz masa chce ogólnie iść we freak fighty, wiesz o co chodzi? Żeby nas nie dojechali, chłopaki, mi się coś przypomni za dużo. O, piękne to były streamy wtedy z tego. Dobra, słuchajcie, dzisiaj ostatni question u Katalinki. Pierwsza baza. Ciekawe o co chodzi. Nie domyślam się. Immortalensis? Słuchaj, po Macao i kubańskiej cygaretce myślę, że poziom Immortalensisa jest osiągnąć... Jest jakiś tam plan, żeby się udało. Trzeba się wzmocnić. Karl zaraz odpuści chyba. Na litość ją bierze. Nie pamiętam tego questa, o co tu chodziło szczerze. Ona się tu jakoś nie przyczaiła nagle z krzaków? Żeby mu pokazać, że wiecie o co chodzi, że zadarł nie z tą co trzeba? O co tu chodziło? Ale leci chłopak. A Denise tam została przecież, właśnie. Nawet nie zadzwoniłem do Denise. O, proszę bardzo. Czekała. Bill, dwie dupy. Dwie lufy, dwie dupy. Wszystko jedno. Kiedy się łapiemy na bramki? To jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Trzeba rozkminić temacik. A właśnie, to daj mi na pewno znać w ogóle, jak ty tam teraz działasz. Czy ty tam teraz jesteś roboczo zajęty tak na co dzień, czy nie? Bo trzeba by zasiąść jakoś, nie? Bo ja tak normalnie teraz w tygodniu, to niestety, mimo tego, że jestem chory, to muszę pracować, co nie? A weekendzie? A może coś w weekendzie skminimy. Na szczęście, plus jest taki, że kurczę, no, że tak powiem, jakoś tam damy radę na jakiegoś Discordzika czy coś. Brameczki trzeba będzie odpalić. Tylko kurde, muszę tego voice moda jeszcze sprawdzić, wiesz? Bo właśnie nie pamiętam, jak my to wtedy ostatnio ustawialiśmy. Czy to było z voice moda, czy to było jakoś jeszcze inaczej? Widzicie, ugadał. Ugadał babę, teraz zrobimy jej fotę. Proszę bardzo.
Dobra. Do portfeliczka sobie damy. Bierzemy tego. O, słyszycie muzykę? Co za przypadek. Dobra, tylko mapa, co najbliżej? Tutaj cykniemy, co? To jest to przed nami? A, to w tygodniu też robota. No to słuchaj, ale to też pytanie właśnie, czy to bardziej wieczorową porą, czy bardziej weekendowo coś, nie? Ale to myślę, że na PW musimy jakoś ustalić, bo właśnie ja z tą pracą niby tak mam, że mam od do, ale to też jest tak, że ja czasami wcześniej przyjdę, wcześniej wyjdę, czasem przyjdę późno, wyjdę wcześniej. Różnie. Lokalny sklep monopolowy, proszę bardzo, winoteka! Wjeżdżamy do winoteka. O, o Jezus, co ja wybrałem za questa? Chyba przepierdolimy na koniec. Tak, coś niestety mi się wydaje. Chyba się nie uda, serio. Chyba się nie uda. I na kładzika, i cyk. Ja chyba wolałbym jechać tym. Szczerze, wolałbym chyba jechać Sanchezem, ale dobra. Gonimy skurczybyków. Nie, no muzyka idealna do pościgu. No ładuj, ładuj. Katalina, no co jest? Dobra, jednego mniej. Nie, no chyba się uda. Chyba się uda, moi drodzy. No ładuj, no co się trzymasz? Bal bez trzymanki. O, dobra, jeszcze tylko łysy został. No to skubaniec, myślałem, że się uda. Noż kurwa, no. Już tak dobrze szło, no co ty robisz, Katalina? Zwalić winę jakoś trzeba. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Bo tą poteczkę się można wrócić, chyba tego też trzeba dojechać, tak mi się wydaje. Ty też masz chyba tyczunie. Gaz do dechy. Tylko, że w kładzie to trochę inaczej, ale to co ja będę jej tłumaczył. Gaz do dechy. No, dawaj, o. Dobra, jest jedna teczuszka. Jeśli lokalni wieśniacy nie ukradli towaru, to ta druga powinna tam jeszcze być. Czy to sławna pieśń z kopania kukły? Znaczy, słuchaj, no to jest słynna pieśń z sarniego żniwa. 45 tysięcy i udało się coś tam uzbierać tej kaski. Wojenko, wojenko. Wódeczko, wódeczko. To jest poprawna nazwa tej piosenki. Ale to już są ci bracia Figofagot, którzy mniej trochę do mnie trafiają. Bo to było braci, nie? To nie było Cialisa. To teraz już zgłupiałem, czy Cialisa była wódeczko, wódeczko. Nie, no kurde, chyba to było jednak braci. Ja i tak jestem tradycjonalistą. Pierwsza płyta braci, najlepsza. Jeśli w ogóle mówimy o braciach, oczywiście. Dobra, wracamy sobie do tego i moi drodzy będziemy... Wow! Dobrze jej nie zabiło teraz. I będziemy kończyć na dzisiaj tego pięknego, cudownego live'a, który miał trwać dwie godziny, a zaraz będą trzy. Także troszeczkę się przeciągnęło. Ale co, no to tak jest czasami, jak już się człowiek wkręci, to już gra nie chce puścić. Dlatego powiem szczerze, no lata mijają, a wciąż uważam, że San Andreas się trzyma. Tak szczerze, nie? Nadal jest poziom. O, dobra. Kurde, co to za kawałeczek? Nie pamiętam, żebym to wrzucał na tą playlistę. Nie idź. Nie, no muszę lecieć, bo pies mi się zleje niestety. No i już light przeciągnięty 50 minut praktycznie. O, cyk. Jest niestety. Niestety. Grubsza kasa. Właśnie, ciekawe ile z tego questa będzie. DJ Bobson? Tak, tak, DJ Bobson. DJ Bobson wciąż na rejonie, nigdzie się nie wybiera. 10 minut. Nie, no, trzeba lecieć.
Nie, bądźmy łagodni, tam 10 w te czy we w te. Sobie zapiszemy elegancko. Cyk. Aj, jeszcze tu. Przedłużany light. Light przedłużany jak u Mateo za dawnych pięknych lat. W ogóle właśnie, Danielku, ja nie wiem, czy ty widziałeś, a wiesz, że na tym live'ie u nas dzisiaj był Mateo X-Gaming. Legenda. Legenda polskiego YouTube'a. Proszę bardzo, widzisz? Nie wiem, czy ty byłeś tego świadkiem, bo to jakoś tak się zazębiło chyba. Ale ogólnie siok. Siok i niedowierzanie. Jak do tego doszło, nie wiem. Dobra, jedziemy sobie na dom Kataliny, to będzie, o, ładne, jakoś w mojej głowie, w mojej wyobraźni, to ujęcie było ładniejsze jako końcowe. Dobra, to jeszcze tylko zjadę. Mateo X Gaming, yes. Mateo Kapturzysta, Mitarashi, co tam było jeszcze, za skroniec, Mateo Oficjal, czy coś pominąłem? Wciąż uważam, że Mitarashi to był top of the top. Przyszli w tym samym czasie, z chłopaki się zgadali po prostu razem. Wychodzi mu takie czerwone, tak, cały czas. Dobra, to jeszcze zjedziemy zapisać, bo tutaj, Boże. Dobra, o, tu sobie zjedziemy. Wow, patrzcie, jak chłat przyjął, dobre zawieszenie. Dobra, jeszcze zadzwonił Cesar. Dobra, słuchajcie, moi drodzy. Widzicie? Tak wygląda ta dzielnia. Zobaczcie na te detale. Grafika, kurwa, 10 na 10. Karta GTX 2080 Ti. Zobaczcie. Tak się kiedyś robiło gry. Nie to, co teraz. Jakieś gówno. Na Ome TV chłopaki siedzą i oglądają. 12-latki. Tak jest. Proszę bardzo. Dzisiaj to już są za to... normalnie... No, masz dawać problemy. Oni ziomy są, chłopaki. No dobrze, moi drodzy, włączmy sobie muzyczkę jeszcze taką, czekajcie. Bardzo dziękuję za dzisiejszego live'a, bardzo dziękuję za dzisiejsze donaty, były niespodziewane i liczne, bardzo mi miło. Dziękuję dzisiaj wszystkim za obecność na tym streamie i jeśli, miejmy nadzieję, nie pogorszy mi się z tym katarem i z tym wszystkim, to w piątunio o godzinie 18 Gothic 2, Noc Kruka. Uda się może w końcu wybrać jakąś gildię i zrobić coś dalej w tej grze. Więc być może już drugi rozdział na trzecim streamie. Trochę to zajęło, no ale co mam zrobić? No niestety, dobijamy jak zwykle, maksujemy te postaci. Także jeszcze raz bardzo dziękuję dzisiaj za obecność na streamie, za donaty, za całe dwie subskrypcje, które przyszły, czego jedna chyba z multikonta, ale nieważne, bądźmy łagodni. Moi drodzy, widzimy się w piątek, jeśli się nic nie zmieni. Na razie trzymajcie się, na razie wszystkim trzymajcie się, piąteczka, jesteśmy w kontakcie, hejo. DJ Prodi, 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 Prodi,